otwarcia konferencji. Bardzo serdecznie zapraszam panią Magdalenę Grzankowską, członka zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, panią Annę Sokołowską, dyrektora Centralnego Domu Technologii oraz panią Dominikę Wiśniewską, menadżera do spraw sponsorów i społeczności Centralnego Domu Technologii. Bardzo proszę o otwarcie konferencji. Dziękuję bardzo. Tym miłym akcentem powitaliśmy państwa w Centralnym Domu Technologii. Tak, a propos mikrofonu. Proszę państwa, witamy w naszej przestrzeni. Utworzyliśmy ją rok temu, my, Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, by realizować nasz główny cel, naszą misję, jaką jest edukacja. Chcemy, by w tym miejscu świat edukacji spotykał się ze światem nowych technologii, a wszystko pod parasolem biznesu. Nasza fundacja angażuje się w liczne inicjatywy, które mają wspierać grupy wykluczone z edukacji, takie jak dzieci i seniorzy, aczkolwiek bardzo chętnie angażujemy się w wydarzenia, takie jak to dzisiejsze organizowane przez Fundację Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i mamy nadzieję, że wszyscy dowiemy się, jak mówić o sobie dobrze. Życzę miłego dnia i czekam na wiedzę. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj spotykamy się tutaj w Centralnym Domu Technologii. Jako osoba odpowiedzialna za partnerstwa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju cieszę się podwójnie, dlatego że ta konferencja świetnie wpisuje się w cele naszej fundacji, o których już wspomniała Magda. Dlatego bardzo serdecznie witam i zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które tworzą rozwiązania edukacyjne, działają na styku technologii i biznesu. Zapraszam do kontaktu i oczywiście życzę paniom i państwu przed komputerami również oczywiście udanego, owocnego dnia. Do zobaczenia. Dzień dobry. Ja także witam wszystkich państwa przed ekranami i tutaj. Centralny Dom Technologii, jak już powiedziały koleżanki, to miejsce, w którym łączymy edukację i technologię. Natomiast ta nowoczesna edukacja, którą promujemy, to nie jest tożsama z technologiami. My uczymy nowego podejścia do uczenia. Uczymy tego, żeby uczniowie czuli swoją sprawczość, żeby odkrywali zagadki wszechświata, żeby czuli, że wiedza jest tą wartością, którą zdobywamy samemu i w którą warto jest się angażować. Dlatego też uruchomiliśmy ścieżki edukacyjne, dlatego serdecznie zapraszamy państwa dzieci do uczestnictwa w naszych kursach online, naszych kursach stacjonarnych, zapraszamy też szkoły, bo to jest taka filozofia, którą realizujemy na tych zajęciach, tak? To nie jest jednostronny przekaz wiedzy. Uczniowie mają się uczyć zadawania pytań, krytycznego myślenia i takiej sprawczości, tak? Czyli w zasadzie wszystko to, czemu też poświęca się działalność Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, tak? Życie w naszych rękach. Dziękuję bardzo i zapraszam do rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz naszym partnerom. A teraz przed nami pierwszy wykład, wykład otwierający dzisiejszą konferencję. Jest mi szczególnie miło zaprosić do jego wygłoszenia Katarzynę Pawlikowską. Katarzyna Pawlikowska, ekspertka do spraw kobiet, twórczyni pojęcia kobiecych kodów komunikacji, autorka badań i książek dotyczących zachowań konsumenckich i marketingowych i społecznych kobiet. Jest strategiem biznesowym, jurorem w konkursach w Polsce i za granicą. Jest mi szczególnie miło też podkreślić, że Katarzyna Pawlikowska jest również mentorką Sieci Przedsiębiorczych Kobiet od wielu lat. Sama mówi o sobie, że jest kobietolożką i to chyba najlepiej określa to, czym się interesuje i zajmuje. Przed państwem Katarzyna Pawlikowska w wykładzie Jestem kobietą, w którym powiemy o tym, jakie mamy bariery wewnętrzne i zewnętrzne do pokonania i o tym, że mówienie o sobie dobrze to koniec i początek ważnego procesu. Zapraszam, Kasiu, serdecznie. No,
jak tak słuchałam tego, co mówi Dorota, to myślałam sobie, chyba znam tą panią, ale nie wiem, czy za dobrze, czy nie za dobrze. No i myślę, że pomyślałyście sobie, panie zwłaszcza, no patrzcie, taka mądra i taka skromna. Cóż, to jest właśnie ten problem, z którym my się zderzamy na co dzień. To jest właśnie ten kłopot, który mamy same z sobą, że przecież my najczęściej same o sobie nie myślimy dobrze. No to jak mamy dobrze mówić? A w dodatku jeszcze jesteśmy tak wychowywane, że nie wypada mówić o sobie dobrze. I co się dzieje, kiedy taka młoda bardzo kobieta rusza w świat? Tam ufała, kąt się stała i ktoś tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie, bo ja będę kliczkę zrobię. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to rozklapnie. Kolena mam na lepsze skorpnie. Chwilam lepiej niż operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. A komicie łuchy rapie. Gdzie mówię, Wisła jest na mapie. Jestem młoda, jestem glada. Łódka, słodka i powadna. A dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkowo. Tato mój do pieca sięga, moja mama taka tęga. Myślę sobie, kuku, a ja jestem samochwał. Co by było, gdyby to mówił chłopiec? Powiedziałybyśmy, no, ma chłopak rzeczywiście silne poczucie własnej wartości. Ten to daleko zajdzie. I to wcale nie wina chłopca, że myślałybyśmy tak o nim. To my, kobiety, robimy sobie to piekło. Piekło naprawdę. Piekło, z którym my się zderzamy same z sobą. Wiecie, kiedy robiłam badania Polki i Polacy 2 lata temu, zadałam i kobietom, i mężczyznom to samo pytanie. O to, co najbardziej jest dla nich nie do zaakceptowania we własnej płci. I zobaczcie, dla kobiet popisywanie się i zarozumialstwo, czyli mówienie o sobie dobrze, od razu wam powiem, ze wszystkich badań to wynika, tak? Kiedy mówimy o sobie dobrze, no tato ze skromnością ma niewiele wspólnego, nie? Na drugim miejscu, na drugim. U mężczyzn na 6. Ja pomijam, jeszcze wrócę, pozwólcie, że nietolerancja dla innych, egoizm, kłótliwość, plotkarstwo, to są wszystko, świetne jest przeklinanie w towarzystwie, ale też strzelanie fochów, tak? My sobie same określamy pewne cechy, które jeśli kobieta czuje się pewna siebie, no to są już tak nie do końca na miejscu. Słuchajcie, to wynika nie z, urodzenia, nie z naszych genów, nie z hormonów. To wynika z tego, jak jesteśmy wychowywane. Ja faktycznie wiele lat temu na potrzeby projektów, które realizuję, wymyśliłam takie określenie kobiece kody komunikacji. I już wielokrotnie się do tego przyznałam, ale zrobię teraz jeszcze. Słuchajcie, to jest straszna ściema. Nie ma czegoś takiego jak kobiece kody komunikacji. One są w ogóle, nie mają płci, ale faktem jest, że w naszej kulturze płci, która wynika wyłącznie z wychowania, jest masa cech, które są dla nas akceptowalne, bliskie albo nie. I jedno z podstawowych rzeczy w tych kodach komunikacji, ja stworzyłam taki akronim CZUJESZ i każda literka jeden kod określa, czyli jest tak naprawdę określeniem tego, co na skali wartości dla nas kobiet jest szczególnie ważne i bliskie. I tam zaczyna się od C, czyli człowiek. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to właśnie też zaczyna się ta nasza opowieść o sobie. Od tego, że kiedy patrzymy w lustro, to my bardzo często widzimy siebie nie naszymi własnymi oczami. My patrzymy na siebie oczyma naszych bliskich, naszych znajomych, niekoniecznie tych ukochanych, tych, którzy nas otaczają. Widzimy siebie tak, jak chcą nas widzieć inni. I bardzo często jest tak, że żyjemy też życiem takim, jakim oczekują od nas inni. Fajnie, jeśli następuje przebudzenie, nawet późno. Bo jak się budzi człowiek mając 50 parę, to jeszcze ma do przeżycia coś.
Gorzej, jak się nie budzimy wcale. Ale żeby takie przebudzenie mogło nastąpić, to my musimy same sobie odpowiedzieć właśnie na to, kim ja dla siebie jestem, tak? Jakim życiem ja żyję. I to jest niesamowicie ważne pytanie, ja wam powiem. Bo skoro patrzymy na siebie w kontekście tego, jak współdziałamy i współżyjemy z ludźmi, którzy nas otaczają, no to myślimy również o tym, jak ci ludzie oczekują tego, że my będziemy się w stosunku do nich zachowywać, przedstawiać. I skoro kobiety tak strasznie nie lubią, żeby ta druga się przechwalała, to mamy z tym potworny problem, że wychodzimy na scenę i mówimy, słuchajcie, wiem to, wiem tamto, wiem, jak rozwiązać ten problem. Powiem wam, że przeżyłam kilka lat temu takie zderzenie z rzeczywistością. Czytałam niezwykle interesujące badania robione w Stanach Zjednoczonych na grupie menadżerów, menadżerek najwyższego szczebla w ogromnych korporacjach. To było badanie sfinansowane przez wielki grant Hewlett-Packarda, zrobione przez Harvard Business Review między innymi. I wyobraźcie sobie, że kobiety menadżerki na tych topowych szczeblach, kiedy pytano je o to, dlaczego się zdecydowały na to, żeby w ogóle się kandydować na tak wysokie stanowisko, to mówiły, no bo ja miałam takie głębokie poczucie, że ja wiem, jak rozwiązać ten problem. Ja wiedziałam, że jeżeli ja tego nie zrobię, to ja będę miała straszne wyrzuty sumienia, no bo mogę doprowadzić firmę do tego, żeby się rozwijała. Dopiero potem była mowa o prestiżu, dopiero potem była mowa o władzy. To zupełnie było inaczej w przypadku mężczyzn. Dla mężczyzn to było oczywiste, że skoro ja jestem dobry, mam kompetencje, no to dlaczego mam nie kandydować? Ja wiedziałam, co zrobić i wiem i mam z tym, czuję się z tym dobrze. To nie zawsze tak jest, że to tylko kobiety mają problem z mówieniem o sobie dobrze. Bo nie wiem, czy wiecie, że bez względu na płeć i u kobiet, i u mężczyzn na najwyższych szczeblach menadżerskich jest taki problem, który na skalę światową nazwano syndromem oszusta. I dotyczy to naprawdę nie tylko kobiet, chociaż my mamy z tym problem szczególny. Nie wiem, czy znacie to pojęcie. Otóż to kłopot, który ja na co dzień, rozmawiając z kobietami w całej Polsce, nazywam przekleństwem pytania, czy jestem wystarczająco dobra. To jest takie pytanie, które my sobie stawiamy nieustająco w życiu, nie tylko zawodowo, ale szczególnie w przypadku, kiedy jesteśmy odpowiedzialni za duże projekty, jesteśmy na wysokich stanowiskach, awansujemy. Zdarzyło mi się nieraz spotkać z menadżerkami naprawdę top, ba, z panią profesor, top wiedzy, która powiedziała, wiesz, ja sobie tak czasami myślę, wychodzę na scenę i zastanawiam się, no i teraz oni wszyscy za chwilę zobaczą, że ja tego wcale nie wiem, co ja mówię, że są lepsi ode mnie i oni odkryją, że ja normalnie ich bajeruję, że ja wcale nie jestem tak świetna, na jaką wyglądam, że to jest po prostu jakieś oszustwo. Słuchajcie, nie jest tak, że to dotyczy tylko kobiet, ale faktem jest, że ta fajna tabelka, którą tu widzicie, niestety nie została stworzona przeze mnie. To dwie Brytyjki w wyniku licznych badań zrobiły taką małą kompilację informacji. I faktycznie jest tak, że pewne cechy, patrząc oczywiście na duże grupy społeczne, nie na jednostkę, nas ze sobą kobiety łączą. Jedną z tych najważniejszych cech jest to, że my niezwykle silnie funkcjonujemy w świecie poprzez odczuwanie i empatię. To nie mylmy tego z tym, że jesteśmy takie empatyczne i dobre. Bo to ja bardzo lubię o tym rozmawiać, jak to czasami mówią mi, że w związku z tym, że my jesteśmy takie empatyczne, to my w ogóle nie jesteśmy agresywne, tak? Albo w ogóle ze sobą nie rywalizujemy. No myślę, że każda z was doskonale wie, jak to faktycznie wygląda. I powiem więcej, to nie dotyczy tylko kobiet na stanowiskach menadżerskich czy kierowniczych, ale to dotyczy też małych dziewczynek. Jest coś takiego jak jest takie pojęcie jak agresja relacyjna i dziewczynki już w przedszkolu potrafią się wykluczyć bardzo szybko i my z tobą nie gadamy, bo ty, nie wiem, masz inną lalkę albo inaczej biegasz, albo no, halo, no nie ma co udawać. Mistrzyniami świata potrafimy być także w tych rzeczach, z których nie jesteśmy dumne. Ale jednak z wielu rzeczy w życiu jesteśmy dumne. Jesteśmy dumne jako kobiety, jako ludzie, z tego także, jakim jesteśmy osobami. Bardzo wiele Polek, bo teraz już mówię konkretnie o nas Polkach, czuję, że generalnie jestem fajną osobą. To dlaczego? Skoro tak jest, tak często mamy kłopot z tym, żeby wyjść i powiedzieć tak. Wiecie, dziewczyny, fajna jestem. Wiem coś. Albo zgłosić się na
w jakiejś ważnej dyskusji i mówić, słuchajcie, może byśmy zrobili tak, bo uważam, że coraz częściej to się zdarza i powiem, że jeśli to jest jakimkolwiek dla was motywatorem, to badania, które zrobiłam w tym roku w lutym, jeszcze tuż przed tym, jak rozpoczęło się problem z pandemią, z agencją badawczą SW Research, dotyczyły tego, czy kobiety w Polsce uważają, że nasz głos kobiecy będzie bardziej słyszalny w przyszłości. I wyobraźcie sobie, że nawet w najmniejszych miejscowościach, na wsiach i wcale nie tam, gdzie kobiety są dobrze, wysoko wykształcone, gdzie są bardzo aktywne zawodowo, wszędzie, nawet w tych małych miejscowościach i wśród kobiet o niskim poziomie wykształcenia jest głębokie przekonanie, że otaczają nas kobiety, które są kompetentne, które mają naprawdę coś do powiedzenia i że nasz kobiecy głos będzie coraz bardziej słyszalny na świecie i w Polsce. I ja myślę, że to się naprawdę zaczyna dziać. Bo jak popatrzymy na to, jaka jest liczba menadżerek, tak, to przecież mówi się dzisiaj o tym, że Polki są jednymi z najbardziej przedsiębiorczymi kobiet, nie tylko w Europie, ale także na świecie. A jednak, słuchajcie, kiedyś, kiedy pracowałam z Olgą Kozierowską, dostałam takie wyniki badań, które naprawdę są trochę przerażające w takim kontekście najpierw myślenia o sobie dobrze, a potem mówienia o sobie dobrze. Zobaczcie, większość z nas uważa, że tak naprawdę sukces, taki prawdziwy sukces, głęboki, to jest konfrontacja z własnymi lękami. To jest osiąganie sukcesu bez poczucia winy. No ja się wcale nie dziwię. Bo jak znowu w jednych z badań, które zrobiłam, i to się niestety powtarza od ładnych kilku lat, kiedy pytamy Polki o takie zadowolenie z życia, pogodzenie i harmonię życia zawodowego z życiem rodzinnym, to tam, gdzie się pojawiają już dzieci, jest rodzina. Polki mają potworny problem z poczuciem winy, że albo robią w pracy coś nie tak, bo myślą o domu, albo jak się poświęcają pracy, no to, o Jezu, jaką ja jestem matką, powinnam teraz odwieźć Stasia na lekcję, nie wiem, robić zajęcia jakieś są z córką i tak dalej, i tak dalej. I to wieczne poczucie takiego rozdarcia między życiem zawodowym i osobistym. No i jak mamy być zadowolone z życia? A potem jak mamy mówić, dobrze, tak, słuchajcie, Holender, jest nieźle. My na szczęście się tego uczymy. I na szczęście coraz nas więcej, także tutaj na tej sali i mam nadzieję przed komputerami, bo my coraz częściej mówimy sobie, dobra, przecież nie wszystko w moim życiu musi być idealne. Przecież możemy mieć satysfakcję z tego, że postawiłyśmy w danym momencie życia na rozwój zawodowy na przykład, albo na moje życie osobiste. Czasem jest tak, że najważniejszym momentem w życiu jest zostawienie wszystkiego, co robiłyśmy zawodowo i po prostu poświęcenie się macierzyństwu. I to też jest wielki sukces. Chociaż wszystkie spotykamy się dzisiaj, żeby mówić o tym, jak rozwijamy się w życiu zawodowym. Ja myślę, że niezwykłe ciekawe jest to, że my jako kobiety w Polsce jesteśmy tak w tej chwili nastawione na rozwój, że takie spotkania, ja mam wielką nadzieję, jak to dzisiejsze, i takie książki, jak ta cudowna pozycja, którą będziecie mogły tutaj dzisiaj zobaczyć, Ani, Oli, Boże, ja już bełkoczę, to są takie rzeczy, które za kilka lat będziemy o nich mówić, będziemy się śmiały. Bardzo w to wierzę. Ale dzisiaj, na ten moment jest tak, że kiedy robiłam segmentację psychograficzną Polek i Polaków, to się niesamowicie zdziwiłam. Powiem wam, że w ogóle miałam dwa takie zdziwienia. Pierwsze takie badanie zrobiłam 7 lat temu z profesor Dominiką Myzą. Zbadałyśmy Polki, pytając o masę różnych aspektów życia. Bo byłyśmy ciekawe niezwykle, nie to, jak my się dzielimy demograficznie. Tak? Przecież to nie to decyduje dzisiaj o tym, jak my się zachowujemy w świecie, ile mamy lat, jakie mamy wykształcenie, w jakiej miejscowości mieszkamy, ile mamy dzieci. Tak? Te dane demograficzne, one nas gdzieś tam wkładają w takie worki, które nie mają nic wspólnego z tym, jak my myślimy, jaki mamy styl życia. Więc zadałyśmy ogrom pytań, aż 140, to był kawał badania. I tych kilka ładnych lat temu wyszło nam z tego, że jest 7 segmentów psychograficznych Polek. Czyli 7 takich grup Polek, które mają wspólne spojrzenie na życie, wspólny styl życia, często podobne motywacje.
a są w różnym wieku, z różnych miejscowości. I w ubiegłym roku powtórzyłam to badanie, no bo minęło kilka lat, byłam bardzo ciekawa, co się zmieniło. I nie bez powodu wam dzisiaj o tym mówię, bo skoro my same kobiety mamy problem z tym, żeby mówić o sobie dobrze, skoro my się spotykamy i myślimy nad tym, co zmienić, to może będzie naprawdę pozytywnym aspektem spojrzenia na te wyniki i zobaczenie, że po pierwsze, w stosunku do tych ostatnich lat zmieniłyśmy się niezwykle. Weszło, że tak powiem, nam w życie to, że przecież nie musimy być we wszystkim idealne. Że dobrze robić różne rzeczy w życiu i być z siebie zadowoloną, to niekoniecznie być idealną we wszystkim. I w zasadzie kiedyś była ogromna grupa kobiet, które nazywały się niespełnione świadome. Myśmy je nazwały wtedy z Dominiką niespełnione siłaczki. Siłaczki, no bo chyba nie muszę wam tłumaczyć, niespełnione nam zostało. Ale dlaczego wam o tym mówię? Bo to jest ta grupa, która nawet jak osiąga ogromne sukcesy, to najpierw się czuje winna, że w ogóle osiągnęła ten sukces, bo na pewno zrąbała 5000 innych rzeczy. I kiedy wychodzi na scenę i ma o sobie powiedzieć dobrze, o nie, to jest krygowanie się, ale to wynika z wewnętrznej frustracji. Ta grupa się bardzo zmniejszyła, bo z 24% Polek w ciągu 6 lat jest ich 16,5%. No słuchajcie, no to jest naprawdę pozytywne. Ale jest jedna rzecz, którą wam musiałam tu pokazać dzisiaj. Otóż wyobraźcie sobie, że ta grupa praktycznie nie istnieje u mężczyzn. Są takie dwie grupy. Jak wspominałam o tym, co mnie w badaniach niesamowicie zdziwiło, to było to, jak zobaczyłam tę zeszłoroczną segmentację i zobaczyłam Holender. Dwóch grup psychograficznych praktycznie u mężczyzn nie ma. Pierwsze to są właśnie świadome niespełnione, czyli niespełnione siłaczki sprzed kilku lat. Mężczyźni po prostu albo coś robią, albo czegoś nie robią, albo czegoś chcą, albo czegoś nie chcą. Pewne rzeczy są dosyć proste, co jest akurat wielkim przymiotem. Mają też niezwykłą zdolność odpoczywania i te wszystkie cudowne historie o pustych pudełkach w głowie, kiedy się wyluzowują i nie myślą, nie przetwarzają, są prawdą. Kiedy mężczyzna jeden drugiego obrazi, to w większości przypadków za 5 minut klepną się w plecy i pójdą razem napić się piwa albo coś zrobią razem, bo to najlepsza metoda na zaprzyjaźnianie się. No nie, nie, no nie, no to nie u nas, prawda? Więc te dwie grupy, tych świadomych niespełnionych i jeszcze jedna grupa, silna u kobiet, obywatelki świata. Praktycznie nie ma ich u mężczyzn, bo to jest grupa, która istnieje także wśród mężczyzn. Młodych, ambitnych, zdecydowanych robić karierę ludzi, tylko że u kobiet, te młode, ambitne, kształcące się, zdecydowane robić karierę kobiety są jednocześnie nieziemsko zestresowane. Jak się je pyta o stan psychiczny, to stres jest numerem jeden, bo one mają głębokie poczucie, że muszą świetnie wyglądać, że muszą być doskonałe, lepsze niż faceci, że muszą najpierw zrobić karierę, pojeździć po świecie, zobaczyć gdzieś tam na budowanie rodziny, spokój wewnętrzny. No i kiedy one mają czas myśleć o sobie dobrze? Więc nie będę wysnuwała dzisiaj tu wniosków. Wniosków będzie masa fantastycznych potem. Ale chciałam wam pokazać, jak wygląda ten obraz. Zresztą powiem wam, że było jeszcze jedno zdziwienie, ogromne, kiedy zapytałam kobiety i mężczyzn o to, jak najbardziej lubią spędzać wolny czas. Wiecie, jak lubią najbardziej spędzać wolny czas kobiety? Macie jakiś pomysł? Więc kobiety w absolutnej większości lubią sobie poleżeć i poczytać książkę. I to jest numer jeden. Ulubione zajęcie w wolnym czasie. Jak zapytaliśmy, jak najbardziej lubią spędzać wolny czas mężczyźni, lubią uprawiać seks. I taką miałam dziwny brak korelacji między tymi dwoma czynnościami. No ale to już nie na dzisiejsze spotkanie. Chciałam wam powiedzieć, że kiedy zaczynamy wierzyć w to, że mamy coś do powiedzenia, to dzieją się na świecie wielkie rzeczy. Dzisiaj jest czas, w którym zaczynamy myśleć o tym, że nawet jeśli goni nas syndrom oszustki, nawet jeśli goni nas pytanie, czy jestem wystarczająco dobra, to znajdujemy w sobie odwagę coraz częściej, żeby mówić,
Nie, nie zgadzam się na to, co jest. Ale przede wszystkim mówić, ja wiem i mam głębokie poczucie, że możemy coś zmienić, że razem możemy coś zmienić. Stąd właśnie dzisiaj na świecie tak wiele ruchów, i nie tylko biznesowych, także społecznych, które mnie niezwykle fascynują. I także tu w Polsce tak wiele kobiet budzi się nie tylko biznesowo, także społecznie. Przecież ostatnie wybory pokazują, jak wiele kobiet poszło głosować. Wybory samorządowe pokazują, jak wiele z nas angażuje się w swoją najmniejszą społeczność. My naprawdę mamy wielką moc zmieniania świata. Pod pewnym warunkiem, że nie mówimy o sobie tak. Nobody knows this stuff better than me. Nobody knows more about taxes than I do and income than I do. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. I know more about drones than anybody. Nobody knows much more about technology, this type of technology certainly, than I do. Nobody knows more about technology than me. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H-1B, I know the H-2B. Nobody knows it better than me. I know more about ISIS than the generals do, believe me. I understand things, I comprehend very well, okay? Better than, I think, almost anybody. And by the way, who knew the other side of the picture better than me? I knew it. Nobody knows more about environmental impact statements than me. I understand the power of Facebook. Maybe better than almost anybody. I know more about renewables than any human being on earth. Nobody knows more about polls than me. I know more about courts than any human being on earth. I know more about steelworkers than anybody that's ever run for office. I know more about golf than Obama knows. Nobody knows more about banks than I do. Nobody knows more about trade than me. Well, obviously, he doesn't know about nuclear weapons. I know more about nuclear weapons than he'll ever know. I understand the tax laws better than almost anyone. Who knows more about lawsuits than I do? I'm the king. I know more about offense and defense than they will ever understand. And nobody even understands it but me. It's called devaluation. I understand money better than anybody. I understand the system better than anybody. Nobody knows more about debt than I do. Nobody knows the game better than me. I know more about contributions than anybody. And who knows more about the word apprentice than Donald Trump? I understand politicians better than anybody. Nobody knows politicians better than me. Who knows the other side better than me? Who knows the other side better than me? I think I know more about the other side than almost anybody. And I understand the other side. Perhaps I understand it better than anybody else. I was the fair-haired boy. Nobody knows more about it than me. I know more than these politicians. These guys don't know anything. I know a lot. I know more than I'm ever going to tell you. No cóż. The truth is I'm actually a modest person. Very modest. It's true. Nie takiej, nie takiego stylu, nie takiego bycia niezwykle wrażliwym i skromnym człowiekiem oczekujemy od siebie. Pewnie, że nie tak mamy o sobie mówić dobrze. Najważniejsze jest w mówieniu o sobie dobrze, i to już jest moja bardzo osobista uwaga, to jest mówienie o sobie prawdy. To nie poczucie tego, że jestem dobra we wszystkim, albo że muszę być, że ktoś oczekuje ode mnie, że jestem dobra we wszystkim. Wiecie, ja w ubiegłym roku miałam taką fantastyczną przygodę. Jeździłam po Polsce i spotykałam się z menadżerkami wysokiego szczebla dzięki takiemu dużemu projektowi, który zrobiła firma Deloitte. To były kobiety na wysokich stanowiskach, albo właścicielki firm, albo menadżerki wysokiego szczebla. I rozmawiałyśmy o bardzo różnych rzeczach, ale także zadawałam im pytanie o to właśnie, czy mają często takie poczucie, że może no, niekoniecznie jestem najlepsza w tym, co robię, że może rzeczywiście trochę oszukuję na wyrost. Raz tylko. Chwała Szczecinowi. Była prawie połowa kobiet na sali, która mówiła nie, a właśnie, że nie. A dobra jestem w tym, co robię, a nie zadaję sobie tego pytania. No więc ja nam wszystkim tego bardzo życzę, żebyśmy miały to poczucie, że żyjemy własnym życiem, że nie we wszystkim musimy być genialne. Zresztą zobaczcie. And what that says to me, I think it's like now 11.7 million, probably 12 since we've been sitting here, million. What it says to me is that it's such an extraordinary time to be a strong, confident, assured, and above all else, well woman in the world today. Absolutely. I mean, so many people saw themselves in my story. It's also a time for owning our stories.
And I think that's part of what resonated with people. Yes. I mean, a lot of people came up and said, well, you were so vulnerable. Was it hard for you to tell your story, to tell your truth? There were things you covered that were difficult, like trouble in your marriage and trouble getting pregnant. Was that hard to do? And my response is, no, that's my story. I embrace every aspect of who I am because, as I've said, I like my story. I like all the highs and lows and the bumps in between. Yeah. And I think that, you know, what we learn from that is people are, they gravitate to other people's vulnerabilities. Mm-hmm. We gravitate to one another when we see the best and the worst in ourselves because it makes us feel human, mm-hmm. you know? And I think people connect it to the humanness of the story. No właśnie. Kiedy jesteśmy prawdziwe i lubimy własną historię, to zdarzają się prawdziwe cuda. I ja mam na to jedno lekarstwo osobiste, ale które spotykam zawsze w Polsce i za granicą. Wtedy, kiedy my kobiety się spotykamy i kiedy nawet jeśli mówimy o sobie bardzo dobrze i nie ma wcale w żadnej słuchaczce poczucia czy słuchaczu, że no nie, no tato próżna to i na tym topie tego, czego nie lubimy u kobiet, nie? Wiecie, kiedy to się zdarza? Kiedy mamy pasję. Kiedy pokazujemy, że jesteśmy pasjonatkami życia, kiedy wierzymy w to, co robimy i widać to w nas. A wtedy, kiedy tak jest... In this country, plenty of folks, including me and my husband, we started out with very little, but with a lot of hard work and a good education. Anything is possible, even becoming president. No i tego nam życzę. Może nie koniecznie, żebyśmy wszystkie stały się prezydentkami Polski, ale żebyśmy się stały prezydentkami własnego życia, żebyśmy polubiły nasze historie, nie miały z nią problemu. A wtedy te wszystkie cudowne rzeczy, o których Ola Więcka opowiada, o których dzisiaj będą... O, jest Ola na sali, która wam Ola dzisiaj będzie mówiła i które znajdziecie w książce. One wszystkie stają się prawdą, bo wypływają z was i z nas. I tej wspólnoty też nam bardzo życzę. Dziękuję bardzo. In this country. Chciałam jeszcze serdecznie was zaprosić, bo uwielbiam się spotykać i rozmawiać z kobietami, więc jeśli będziecie chciały kiedykolwiek to zrobić, to łatwo mnie znaleźć. Jeszcze raz dziękuję. Wielkie brawa. Bardzo dziękujemy, Kasiu, za twoją prelekcję, za twój wykład i bardzo rzeczywiście zgadzam się z tym, że ważne w tym wszystkim, jak o sobie mówimy, jest to, żeby mówić prawdę i polubić swoją historię, bo każda z nas ma taką historię, która może coś dać innej kobiecie, społeczeństwu, światu. Ale teraz pora na panel, pierwszy nasz panel, w którym zastanowimy się, dlaczego tak się dzieje, że jednak nie lubimy zabierać głosu, nie lubimy mówić o sobie dobrze. Dlaczego robimy to rzadziej niż mężczyźni? Jak to się ma do naszych karier, do drogi zawodowej, a także do życia osobistego? Nie mogłam wybrać lepszej osoby do poprowadzenia tego panelu jak Pawła Oksanowicza. Bardzo serdecznie dziękuję, Pawle, za przyjęcie tego zaproszenia. Paweł wielokrotnie już prowadził konferencje Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i rozmawiał z naszymi gośćmi. Jest dziennikarzem, prezenterem radiowym i telewizyjnym z wielkim doświadczeniem. Współpracował z wieloma rozgłośniami radiowymi, obecnie związany z Muzo FM. Jest redaktorem portalu internetowego nieodpowiedzialni.pl, gdzie pisze wywiady i redaguje teksty dotyczące etyki w biznesie i społeczeństwie. Napisał i opublikował 13 książek, w tym większość z tych książek to są książki, w których są wywiady, na podstawie wywiadów. Pawle, oddaję ci głos i zapraszam do prowadzenia kolejnego panelu naszej konferencji. Bardzo dziękuję za, przede wszystkim za zaproszenie i za wprowadzenie mnie, ale tak naprawdę nie ja jestem bohaterem tego panelu, a przede wszystkim bohaterkami tej konferencji jesteście wy, panie tutaj obecne i wszyscy goście obecni online.
Szanowne panie, panowie, szanowni państwo, chciałbym przedstawić gości panelu i też podziękować za ten rysunek, który przedstawia mnie w wieku około 6 lat. Ale to miłe zrobić sobie taką wycieczkę w przeszłość. Chciałbym przedstawić gości, którzy wystąpią teraz przed państwem. To pani Martyna Wyżykowska, redaktor naczelna o Feminin. Zapraszam panią Martynę. Dzień dobry, poproszę o brawa. Jest z nami pani Marzena Mazur z Tok FM. Witamy pani Marzeno, poproszę o brawa. Oraz pani Magda Oleksiewicz z banku Goldman Sachs. Tak, witamy bardzo serdecznie. Będzie z nami również obecny na razie na ekranie pan Wojciech Eichelberger. Czekamy na niego, ma kłopoty z dojazdem. Ja teraz się przyznam do tego przed państwem, że mam tutaj ściągę na temat tego, jak można dobrze o sobie powiedzieć. A ponieważ konferencja w intencji ma to, aby rzeczywiście mówić o sobie dobrze, to proponuję, żeby panie najpierw o sobie dobrze powiedziały przynajmniej kilka zdań. Zaczniemy od pani. No ja mam dzisiaj bardzo łatwą rolę w tej kwestii. Nazywam się Martyna Wyżykowska i prowadzę serwis o Feminin, który dzisiaj, to ogłosiłyśmy, jest największym wertykalnym serwisem dla kobiet, więc powodów do dumy mam dużo takich zawodowych. I takich prywatnych również, bo mam poczucie, że tak i właśnie przez tą pracę i przez to, gdzie się dzisiaj znajduję w otoczeniu takich wspaniałych kobiet, no to jestem w dobrym bardzo momencie. Poproszę o brawa. Ja bez kozery mogę o sobie powiedzieć, że jestem najlepszym psychologiem społecznym wśród dziennikarzy i najlepszą dziennikarką wśród psychologów społecznych, głównie dlatego, że chyba jestem jedyna w tym kraju. Dziękuję. Dziękuję. W Radiu Tok FM prowadzę audycję Strefa Szefa, chociaż niektórzy zarzucają, że powinno być strefa szefowej, bo częściej tam są chyba kobiety niż mężczyźni. Czuję się bardzo uprawniona do bycia tutaj. Zrobiłam badania dotyczące tego, dlaczego kobiety nie chcą występować na scenie i nie chcą być zapraszane do radia, bo to był mój główny problem, a mężczyźni owszem. Prowadzę też klub kobiet mówiących na głos, czyli taki klub, który właśnie ośmiela panie do tego, żeby mówiły na głos o rzeczach dla siebie ważnych. Dziękuję. I jeszcze pani Magda. Poprosimy o brawa oczywiście. Właśnie. Chciałam brawo bić, zanim coś powiem o sobie. Magda Oleksiewicz, Goldman Sachs. Ja mówię o sobie, że jestem wyjątkowa. Na co dzień pracuję w globalnej korporacji. Jestem mamą, jestem aktorką, bo skończyłam studia aktorskie w tym roku. Bardzo ważne jest dla mnie wspieranie kobiet. Od lat wspieram kobiety w różnych działaniach mentoringowych. Jestem bardzo ciekawa, co z tego naszego panelu dzisiaj wyniknie i co my ustalimy na koniec. Brawa. Brawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie się. Powszechnie uważa się, że kobiety mówią o sobie gorzej niż powiedzą mężczyźni o sobie. Tylko pytanie, czy to rzeczywiście ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy tak rzeczywiście jest? Czy to postrzeganie oznacza prawda? Prawda jest to zgodność sądu z rzeczywistością. To ja od razu jako psycholog muszę powiedzieć, że różni ludzie w różnych sytuacjach pod wpływem różnych bodźców zachowują się różnie. I tylko to jest jedyne niezmienne prawo psychologiczne, cała reszta to statystyka. I rzeczywiście statystyka mówi o tym, że kobiety rzadziej występują, rzadziej mówią o sobie dobrze, natomiast nie zapominajmy o tych przypadkach, które nie mają z tym problemu. Więc jak ktoś sobie myśli teraz, a to nieprawda, bo ja znam taką, która nie ma z tym problemu, tak, macie prawo takie kobiety znać. Ale statystyka mówi, że niestety większość jest tych, które nie mówią. I to nie dlatego, że mówią o sobie źle. One po prostu nie mówią, ponieważ nauczono nas, że nie wypada się chwalić właśnie. Pani Martyno. Myślę też, że wiele kobiet ma problem z tym, że jeśli już nawet powiedzą o sobie dobrze, to obawiają się tego, jaką dostaną informację zwrotną. Robiłyśmy takie badania w ramach inicjatywy Woman Power, w której pytałyśmy kobiety, u kogo szukają wsparcia, u kogo szukają informacji. No i one powiedziały, u innych kobiet. No to jest takie oczywiste, większość odpowiedziała w ten sposób. Ale z drugiej strony tak samo wiele kobiet odpowiedziało, że najbardziej
obawiają się tego, że to inne kobiety będą się cieszyły, kiedy im się powinie noga. Bo no niestety też absolutnie nie uważam, że to leży w naszej naturze, mimo że tak lubimy powtarzać, ale takie mamy przekonanie, bo myślę, że też nas się tego gdzieś od dziecka uczy, że jak jest grupa, w której współpracują same kobiety, to one się na pewno będą kłócić, że one będą sobie podkładać nogę. I my z tym przekonaniem później wchodzimy w dorosłe życie, więc myślimy sobie, no dobrze, no ale jeśli ja się pochwalę, a ktoś znajdzie jakiś argument, że może coś mi nie wyszło, no to będą się ze mnie śmiać, no ośmieszę się. Z tego wyłania się pewien obraz, do którego proszę pozwolić mi za moment wrócić, jeszcze zapytam panią Magdę o to. Z tym, że tutaj mam wątpliwość, czy mam zapytać panią jako przedstawicielkę korporacji finansowej, czy jako aktorkę? Chyba jako ja myślę, że ja po prostu jestem człowiekiem, jestem kobietą i wszystkie elementy mojego życia składają się na to, co dzisiaj będę mówiła, więc może nie rozgraniczajmy tego aż tak bardzo. Dobrze, odwołam się więc do, proszę mi pozwolić jednak odwołać się do pani doświadczenia jako menadżerki i jak to wygląda w pani korporacji, to znaczy co pani zauważyła? Nie sądzę, żeby powstały jakieś badania, natomiast jak pani patrzy na to zjawisko, to znaczy kiedy kobieta zabiera głos w korporacji, czy mówi o sobie dobrze? Ja myślę, że zachowania w korporacji nie różnią się znacząco od tego, co obserwujemy na co dzień na spotkaniach, nie wiem, czy to rodzinnych, czy konferencjach, czy w innych sytuacjach. I ja myślę, że po prostu jest tak, że w korporacjach, czy na spotkaniach biznesowych, kobiety zabierają głos przede wszystkim wtedy, kiedy faktycznie mają coś do powiedzenia. To znaczy kobieta nie będzie chciała mówić, jeżeli coś zostało już powiedziane. Nie będzie parafrazować trzy razy po to tylko, żeby zabrać głos, tylko faktycznie jeżeli ma coś do dodania, to wtedy ten głos zabierze. Natomiast nie będzie robiła pustych przebiegów. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. To też rodzi kolejne pytania, to co powiedziała pani Magda. Natomiast ja chciałbym wrócić do takiego obrazu, który też wydaje mi się, że funkcjonuje w społeczeństwie, że mężczyźni to jest grupa zwarta, która będzie działać skutecznie i tam powstanie szef, rozłożą się relacje jak to w grupie. Natomiast kobiety, jak znajdą się w grupie, to zaczną ze sobą rywalizować. Czy tak jest? Tak jest na pewno w przekazie, który dostajemy od dziecka najpierw z bajek, w których księżniczki to raczej walczą ze sobą o uwagę księcia albo mają jakieś złe siostry, które im podkładają nogę. Później mamy filmy, w których właśnie mężczyźni są w drużynie pierścienia, a kobiety znów albo są stawiane przeciwko sobie, albo ewentualnie są w takich obrazach jak, nie wiem, Seks w Wielkim Mieście, gdzie no, są przyjaciółkami, ale i tak ten wątek takiego działania w grupie często jest rozbijany przez to, że pojawiają się jakieś konflikty pomiędzy nimi. No i później, jak już jesteśmy dorosłe i trafiamy do mediów, to po raz kolejny trafiamy na takie przekazy, w których kobiety raczej sobie przeszkadzają i raczej są znów w konflikcie. Oczywiście w tym momencie się to zmienia. I nawet widać to chociażby w tym przemyśle filmowym, o którym powiedziałam, bo myślę, że no wszystkie panie sobie z tego doskonale zdajecie sprawę, że i w filmach się pojawia tych kobiet więcej i mamy superbohaterki wreszcie na ekranach, a nie tylko superbohaterów. No ale wciąż są to takie działania, które przez wiele osób, bo to jest taki proces, który się dopiero dzieje, więc przez wiele osób wciąż takie filmy, w których na przykład jest większość obsady żeńskiej, są traktowane jako filmy dla kobiet. I to jest przykład dla mnie filmu Oceans, który ja oglądałam namiętnie od pierwszej części. Bardzo mi się on podobał, ale ósma część, w której są same kobiety, no obejrzałam go, nie uważam, żeby on był absolutnie najlepszy z tej serii i on jakby tam głównym wątkiem to było właśnie to, że słuchajcie, bo kobiety są fajne i też możemy zrobić film o kobietach, a nie to, że to jest fajna historia i to wydaje mi się jeszcze takim problemem. Mam nadzieję, że to się zmieni i że te filmy takie właśnie ze stuprocentową również obsadą kobiecą, one też będą uważane za skierowane do wszystkich. To się przekłada na inne dziedziny życia. Pani Marzeno, pani pracuje podobnie jak ja, po części pracuję w branży mocno zmaskulinizowanej, czyli w radiu. Czy to jest tak rzeczywiście, że faceci nie rywalizują ze sobą, nie plotkują, nie gadają jeden na drugiego? Przecież chyba, no ale nie chcę odpowiadać. Prawdę mówiąc nie wiem, bo ja nie słucham plotek. I tak, to znaczy ja myślę, że w ogóle mężczyźni ostatnio mają coraz większe problemy z taką ekspozycją społeczną, że to się zmienia. Że tak jak podnosi się samoocena i pewność siebie kobiet, tak niestety obniża się samoocena i pewność siebie mężczyzn. I to widzę pracując z kadrą menedżerską. Ja mam ostatnio więcej klientów mężczyzn, którzy mają kłopoty
z poradzeniem sobie na stanowisku kierowniczym niż kobiet. To prawda, aczkolwiek chciałabym jeszcze wrócić do tego. W moim badaniu najbardziej krytycznie kobiety były oceniane właśnie przez inne kobiety. Głównie dlatego, że ponieważ same sobie stawiamy bardzo wysokie standardy, znaczy mamy ten próg żenady inaczej ustawiony niż faceci, prawda? Facet, nieważne co mówi, byleby powiedział i z głowy. Jak to kiedyś powiedział jeden mówca, 45 minut wstydu i do domu. A faktura jest i o to chodzi. To kobieta nie, kobieta musi być na 123% pewna, że to co mówi, to mówi. I jak słucha innej kobiety, to ma bardzo wysokie kryteria do niej przystawione, a zupełnie inne kryteria do mężczyzn. Być może właśnie stąd wynika ten krytycyzm. To pani Magda mówiła o tym profesjonalnym podejściu do każdej wypowiedzi. Więc należy przejść na w ogóle inną pozycję i zdecydować się na te 5 minut wstydu i do domu. Mówię o 5-minutowej wypowiedzi podczas na przykład spotkania w pracy. W takim sensie, co to musiałoby się wydarzyć, żeby kobieta śmielej zabierała głos w sprawach firmowych chociażby? Ja myślę, że są dwa aspekty, które są bardzo ważne. To jest właśnie poczucie własnej wartości albo wartości wiedzy, jaką się ma. A druga rzecz to są relacje, które się zawiera i które się ma, ja tutaj odnoszę się do życia w korporacji. Czyli z jednej strony ta wiedza, ta wartość, którą się ma, czyli jakby muszę być pewna tego, że wiem, co mówię i że to ma wartość dodaną i nie mogę się bać, że albo może jednak ktoś tam zna troszeczkę więcej ten temat niż ja. Mam swoje zdanie i po prostu go mówię. Kiedy mi będzie łatwiej go wypowiedzieć? Wtedy, kiedy w gronie przy stole będę miała osoby, które z którymi mam taką relację, właśnie nie antagonistyczną i nie rywalizuję, tylko które wiem, że mogą mnie wspierać. I dlatego moim zdaniem bardzo ważne są właśnie relacje w pracy, nie tylko takie biznesowe, ale też poznawanie siebie nawzajem. My na przykład mamy tutaj w naszym biurze warszawskim bardzo prężnie działającą sieć kobiet, które się wspierają w pracy i robimy różne ciekawe projekty, ale ma to też taki wymiar, że poprzez pracę, nie stricte biznesową, ale realizując różne projekty, my się po prostu poznajemy. Więc jeżeli ja później jestem na spotkaniu, gdzie jest osoba, z którą robiłam projekt w ramach na przykład tej sieci, to ja po prostu ją znam, wiem, kto to jest i jest mi łatwiej ją wspierać, bo po prostu ją znam. Ale pani jest tylko jedna, prawda? No, w jakim sensie, że jestem tylko jedna? To z taką rozwiniętą świadomością i może pani działać w ten sposób. Nie, ja myślę że nie jestem jedna, że kobiet z pełną świadomością jest bardzo dużo na tym świecie. No właśnie, prowokuję. Ja też chciałem do końca ustalić, jaką mamy praktykę, jeśli chodzi o pytania, to znaczy, czy panie obecne tutaj mogą zadawać pytania, albo czy pojawiają się pytania na monitorze, to za chwilkę mi przekażcie, dobrze, sugestie. W ogóle muszę jeszcze państwu powiedzieć, że siedzące tutaj ze mną rozmówczynie są przedstawicielami organizacji, które przyczyniły się bardzo do powstania dzisiejszej konferencji. Myślę, że za to również należą się im brawa. Z tego, co panie teraz powiedziały, co właściwie wynika? Co wynika? Czyli postarajmy się znaleźć odpowiedź na to pytanie why. Dlaczego tak jest? Jak możemy zmienić sytuację, bo chyba dążymy wszyscy do zmiany. Ja myślę, że kluczowe jest to, żeby kobiety utwierdzać w tym, że to, że one wiedzą w głowie, wewnątrz siebie, że powinny sobie mówić dobrze, bo to też wynika z poprzedniej prezentacji, że my sobie zdajemy sprawę z tego, że mamy się czym chwalić, ale trzeba odblokować tą barierę polegającą na obawie przed oceną. I ja uważam, że to jest praca taka absolutnie u podstaw od dziewczynek, które wchodzą w życie przedszkolne. Ja jestem mamą właśnie przedszkolaczki takiej, która zderza się teraz z tymi pierwszymi takimi momentami właśnie oceny i ja widzę niestety to mimo tych moich przekonań i tych wszystkich prezentacji i statystyk i tego, że jestem przekonana, że ta różnica między chłopcami i dziewczynkami ona nie powinna istnieć, no to u niej w grupie już to są dwójpółlatki. Już się pojawiła sytuacja, że jedna grupa dziewczynek powiedziała innej dziewczynce, że się z nią nie będą bawić, bo jest brzydka. I
wśród chłopców się coś takiego po prostu nie zdarza. W tej grupie przynajmniej, to jest dopiero kariera miesięczna w przedszkolu, więc jeszcze oczywiście nie mówię hop, ale ja już widzę, że po prostu muszę sama się nauczyć reagować na takie rzeczy i w takim momencie dać dobry komunikat, żeby ją po prostu przygotować na to, co będzie później, no bo tych wyzwań będzie oczywiście więcej. Ale poza tym, że musimy wychować to całe nowe pokolenie kobiet, które będą miały przekonanie, że mogą mówić i się nie muszą obawiać, bo nawet jeśli ktoś się skrytykuje, no to trudno, po prostu tak się zdarza i przecież mężczyźni, którzy się chwalą, też będą krytykowani. No to my same musimy tę lekcję odrobić, tak trochę już z opóźnieniem w dorosłym życiu tę lekcję wyciągnąć dla siebie i myślę, że to jest bardzo ważne, co Pani mówiła o tym, żeby tworzyć taką przyjazną atmosferę w swojej pracy. Ja pracuję z samymi kobietami i mimo, że właśnie zawsze byłam przed tym tak przestrzegana, nawet pamiętam jeszcze na studiach, że padały często takie hasła, że fajnie jest do zespołu włączyć jakiegoś mężczyznę, żeby tak, że to zawsze tak porządkuje te relacje. No u nas żadnego rodzynka nie brakuje i sobie radzimy bardzo fajnie, ale ja się zgadzam z tym, że zbudowanie takich personalnych relacji jest kluczowe tutaj, bo u nas w zespole, mimo że jesteśmy redakcją i teoretycznie tak patrząc z boku, no ten podział obowiązków jest taki dosyć jasny, no wszystkie piszemy teksty i te obowiązki są podobne, to każda ma tą pracę ułożoną zupełnie inaczej, tak żeby ona odpowiadała ich charakterowi, ich stylowi życia i przez to po prostu działa i my mam takie poczucie, że się po prostu ze sobą kumplujemy i wtedy właśnie działanie w takiej atmosferze jest dużo łatwiejsze i wtedy każda porażka, wpadka, zdarza nam się to codziennie komuś, jest łatwiejsza do zniesienia i po prostu wspólnie sobie z tym radzimy. No to są bardzo takie trochę no banalne pewnie rzeczy, ale dla kobiet naprawdę bardzo istotne. Co wynika z tego, że kobiety są w takiej sytuacji, a nie innej? Co możemy tutaj wskazać? Ja też myślę, że bardzo ważne jest to, żeby uświadomić kobietom, po co im jest to występowanie. Bo mi bardzo dużo kobiet odmawia występu w audycji, mówiąc, że to im się do niczego nie przyda. Zresztą kobiety mają taki detektor bullshitu, prawda? Jak jest jakaś konferencja, która jest po to tylko, żeby sobie pogadać, to one mówią, to po co? No, to jak już mam zabrać głos, to muszę zabrać głos w słusznej sprawie, po to, żeby naprawdę coś się zmieniło. I uświadomienie kobietom, że im więcej mówią, tym ich prawa, ich rzeczy dla nich ważne są bardziej widoczne, po prostu, że to jest zwykły mechanizm częstości występowania i że no, muszą sobie mieć takie przekonanie, że to nie jest po nic, że to nie jest po to, że ja sobie tylko wyjdę i pogadam, tylko właśnie, że to coś zmieni. Takie przekonanie, tworzenie w kobietach przekonania, że to jednak może coś zmienić, myślę, żeby dużo zmieniło w tej sytuacji właśnie. To tworzenie takiego przekonania w warunkach firmy, w jaki sposób się może zadziać? Tak, i ja myślę, że właśnie jeszcze jest jeden aspekt, bo tutaj mówimy o tym, że kobiety zabierają głos wtedy, kiedy coś wiedzą, kiedy mają coś do dodania, ale ja myślę, że zabieranie głosu po to, żeby zadać pytanie, bo ja nie muszę mówić tylko po to, żeby przedstawić ostatnie badania naukowców i jakby przedstawić jakąś wartość właśnie, tylko ja mogę się odezwać zadając pytanie i powiedzieć, a dlaczego tak uważasz? To też jest zabieranie głosu i to też jest budowanie własnej wartości i poczucia własnej wartości. Ja myślę, że to też jest ważne, że mówienie nie jest tylko przekazywaniem treści, ale też jest właśnie dialogiem, rozmową. Mamy gościa brakującego w składzie, czyli pan profesor Wojciech Eichelberger jest już z nami. Dzień dobry. Co pan na to? Jestem otwarty na kontekst. Tak, właśnie. Nie wiem, w jaki sposób ułatwić panu wejście w kontekst. Czy damy chwilę panu na odnalezienie się w toku dyskusji, czy chciałby pan powiedzieć, dlaczego kobiety mówią o sobie gorzej, czy rzadziej zabierają głos w swoich sprawach niż mężczyźni? To szeroki temat. Oczywiście ja mogę o tym mówić przez godzinę. No to proszę, będziemy w ten sposób nadrabiać pana nieobecność na początku rozmowy. Ja bardzo przepraszam wszystkich, ale to demonstracje rolnicze, jakieś inne komplikacje. A po której stronie pan był? Po stronie demonstrujących? Tak. Przeciwko futerkom. Więc
No tak, to ja, ponieważ ja jestem psychoterapeutą i to jest główny mój zawód, więc oczywiście spotykam się z tym problemem bardzo często w kontakcie z klientkami, pacjentkami, więc znam sprawę od podszewki, no, można powiedzieć. Ale tak, żeby najogólniej coś o tym powiedzieć, no to nie ulega kwestii, że w naszej kulturze, tej kulturze judeo-chrześcijańskiej, w której żyjemy od pokoleń, no ciało kobiety i jej seksualność są negatywnie naznaczone. I może to nie jest nawet na poziomie świadomym, ale w systemach rodzinnych ten przekaz istnieje i w różnych formach jest komunikowany, niekoniecznie werbalnie. Więc to co ten cały, zresztą znakomity i ze wszech miar pożądany proces emancypacji kobiet, no i jeszcze w tym wymiarze się nie zakończył i pewnie nieprędko się zakończy. Dlaczego nieprędko się zakończy? No bo takie procesy trwają długo z definicji. No jest to taki, no, jeden z takich archetypów kulturowych, jeśli w ogóle można mówić o archetypach kulturowych. Archetypy to są trwałe stereotypy z reguły, więc ten trwały stereotyp kulturowy, on ma taką swoją historię, jest tak umocowany w kulturze i w różnych, prawda, obszarach, które do tej pory próbują utrzymywać pewien pozór najwyższych autorytetów, że to naprawdę bardzo trudno jest pokonać. Zresztą z drugiej strony, no, tej całej sytuacji są mężczyźni, którzy też mają pewien utrwalony, uporczywy stereotyp na temat kobiety w ogóle, kobiecego ciała, kobiecej seksualności, wartości kobiet jako ludzi. I to jest, powiem panu, że świetnie. Tak, świetnie pan uzupełnił wypowiedzi pań, które są tutaj na scenie, dlatego że obecnie rozmawiamy o tym, jakie to ma konsekwencje dla kobiet. To wszystko, co tutaj padło do tej pory, to znaczy jaką rolę społeczną, zawodową też w mniejszych środowiskach, w mniejszych kręgach odgrywa kobieta, mając zarysowane tło właśnie społeczne. Pan dodaje jeszcze tło kulturowe, a nawet sięga głębiej, czyli do psychoanalizy, do archetypów. Teraz proponuję, abyśmy porozmawiali na temat tego właśnie, czy dobrze jest wciąż utrzymywać to różnicowanie pomiędzy tym, że mężczyźni, zaznaczyliśmy, że kłopoty z określeniem, z tożsamością, z silną tożsamością męską już towarzyszą nam, mężczyznom, od jakiegoś czasu. Czy powinniśmy utrzymywać podział na to, że mężczyźni będą mówić stanowczo, przejdź do przodu i tak dalej, a kobiety będą zakleszczać się w swoim profesjonalizmie i nie będą wychodzić do przodu, czekając po prostu ewentualnie na moment, kiedy mogą błysnąć. Jak wyjść z tego obrazu sytuacji? To pewnie wymaga wyjścia z bańki, w której żyjemy, a każdy w jakiejś żyje, bo to wszystko zależy od tego, gdzie o tym mówimy. Bo jeśli o tym mówimy w Warszawie, w dużej korporacji, to pewnie rzeczywiście ten podział już nie ma sensu. Jeśli się przeniesiemy do mniejszego miasta, do małej prywatnej firmy, to absolutnie ma uzasadnienie i nie dlatego, żeby tutaj polaryzować kobiety przeciwko mężczyznom, tylko żeby uświadamiać obu tym grupom jednej, że jest prawdopodobnie poszkodowana, no bo w Polsce mamy lukę płacową, mamy całą masę nierówności na różnych polach, wszystko oparte na różnicy płci. Więc żeby kobietom uświadomić, że mają o co walczyć, a mężczyznom, że jest jakieś pole do wyrównania, które nie oznacza, że oni mają coś oddać i stracić, tylko że mamy wszyscy na tym zyskać. Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że po prostu to zależy, do jakiej publiczności się zwracamy, bo tutaj nie ma jednej recepty na wszystkich ludzi. Pani redaktor, psycholog. Ja myślę, że
szkoła też jest problemem, ale nie dlatego, że szkoła jakieś tam wzorce utrwala, tylko dlatego, że nie uczy ludzi mówić, ani chłopców, ani dziewczynki. I o ile chłopcy sobie potem jakoś z tym radzą, to dziewczynki po prostu nie mają najzwyczajniej w świecie umiejętności. A w korpo, no niestety muszę powiedzieć, że w korporacjach szkolenia z wystąpień publicznych uczą takiego bardzo męskiego stylu przemawiania, takiego showmańskiego, zawładnij sceną, tak, pamiętaj, nisko na nogach, najważniejsza praca nóg, stój w rozkroku, najlepiej jeszcze machaj tymi rękami. To jest tak niekobiece. Czasami kobieta, która przyjmuje taki styl występowania, wygląda groteskowo. I dlatego myślę, że... A kobiety mają swój styl przemawiania. Ja go nazywam z brzucha, nie wiem dlaczego, ale to jest taki spokojny styl, gdzie ja bez emocji jakichś nadmiernych mogę mówić o bardzo ważnych rzeczach. I to jest niesamowite, bo to trafia bardzo mocno, tak? Nie trzeba skakać po scenie i krzyczeć hura, kto jest zwycięzcą, tylko jeżeli mówimy naprawdę o ważnych rzeczach, to trafia. I my mamy ten styl przemawiania, ale żeby móc go sobie wyćwiczyć i zrobić, no to w szkole musimy zacząć robić prezentacje, a nie tylko testy, tak? Chociaż, to tylko ostatnie zdanie, najnowsze pokolenie już jest bardzo, bardzo do przodu. Na TikToku tyle samo dziewczynek, co chłopców nagrywa filmiki. Więc jest szansa, że może nie szkoła, ale TikTok nauczy nasze córki tego, jak występować. Ja tutaj nawiążę do tego, o czym Marzena mówisz, o tej edukacji, bo jakby z jednej strony to jest właśnie ta umiejętność prezentacji, która jest bardzo ważna, ale umiejętność dyskusji, umiejętność debaty, umiejętność przekonywania do własnych racji, umiejętność właśnie zadawania odpowiednich pytań. Tego też nie ma w szkole. Tego też nie ma w szkole, a to jest bardzo ważne. I właśnie odnosząc się do korporacji też, jakby no my tak działamy, tak? Taka umiejętność dochodzenia do konsensusu, spierania się na argumenty, no jest bardzo ważna. Także to nie tylko jest ta prezentacja, ale też właśnie umiejętność takiej dyskusji i debaty. I ja myślę, że tutaj mówimy przede wszystkim o Polsce i właśnie w Polsce tej edukacji tego bardzo brakuje. Ja to też widzę na spotkaniach, gdzie mamy osoby, które są z Polski, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, z Indii, z Azji i jest, wiadomo, duża jakaś tam prezentacja, nie wiem, co miesięczna i jest czas na pytania. No i proszę, czy są jakieś pytania i to, kto mówi, to jest jakby, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, ale też skąd ta osoba pochodzi. No Amerykanie zawsze mają jakieś pytanie, tak? Bo oni właśnie tego się uczą w szkole od małego. Ja jeszcze tylko dopytam, czy rzeczywiście w korporacjach taki standard showmański, o którym wspomniała pani Marzena, funkcjonuje, to znaczy, że to jest mężczyzna, tak, który ze sprawnością Micka Jaggera skacze po scenie i po prostu udowadnia swoje racje. Znaczy u nas, znaczy ja dawno nie widziałam w korporacji żadnej sceny, to może od tego zacznijmy, tylko to są bardziej jakieś spotkania. Na pewno szkolimy z prezentacji, tak, z efektywnej komunikacji, z mówienia, z przekazywania w jasny sposób tego, co chcemy powiedzieć i takie szkolenia się odbywają. A to już zależy pewnie od tego, jaką grupę szkolimy, w jaki sposób te szkolenia są przeprowadzane, bo inaczej pewnie będziemy szkolić sprzedawców, a inaczej będziemy szkolić osoby, które nie pracują bezpośrednio z klientem. Jak by postąpiła kobieta, która uświadomiła sobie, że nie zapłaciła za parkowanie w centrum Warszawy w pewne środowe przedpołudnie, a jak postąpi mężczyzna? Żartuję oczywiście. Żartuję. Panie, mi się panie, to nie raz zdarzyło. I... Panie profesorze, czy mówienie o sobie dobrze, mówienie o sobie dobrze zaczyna się od myślenia o sobie dobrze, czy odwrotnie? Zdecydowanie od myślenia, tak. I to, no to ma swoje też takie korzenie. Ja mam oczywiście psychoterapeutyczny ogląd tej sytuacji, więc tu strasznie wiele zależy od tego, w jaki sposób wychowywani są chłopcy, w jaki sposób wychowywane są dziewczynki w swoim systemie rodzinnym. I tutaj jest bardzo wiele do zrobienia. Ten
na poziomie, prawda, takim ogólnospołecznym, publicystycznym, intelektualnym. To wszystko wydaje się wyglądać stosunkowo nieźle, ale tak naprawdę to, co, kim się stajemy w życiu, zależy od tego, co się dzieje w pokoju dziecinnym i w mieszkaniach czy w domach. A tam ta bezwładność tego kulturowego stereotypu jest ogromna. I ona się przejawia na mnóstwo sposobów, ciągle jeszcze. Sposób wychowywania dziewczynek jest zupełnie, oczywiście poza środowiskiem wielkomiejskim i świadomym, prawda, czyli prawdopodobnie środowiskiem, z których pochodzą tutaj słuchacze tego panelu, słuchaczki, to no, naprawdę wygląda bardzo źle. No. I w jakim sensie chyba dokładnie odzwierciedla ten podział, który mamy, ten podział polityczno-środowiskowy, który w tej chwili w Polsce się tak mocno, coraz mocniej rysuje. Więc myślę, że co najmniej połowa dziewczynek i kobiet w Polsce jest silnie naznaczona jeszcze tym stereotypem. Ja napisałem taką książkę, którą od razu polecę przy okazji. To jest jakiś long seller tak zwany, który został napisany chyba ze 30 lat temu, ale ta książka się nazywa Kobieta bez winy i wstydu. I ona właściwie jest takim bardzo skondensowanym wykładem na temat tych kulturowych, takich głębokich i psychologicznych uwarunkowań, z którymi kobiety ciągle się zmagają, nie ulega kwestii. Stosunek kobiet do własnego ciała jest zupełnie inny niż stosunek mężczyzn do własnego ciała z reguły. Sposób oddychania kobiet jest inny niż mężczyzn. Głównie tu chodzi o to, na ile dla kobiet, chociaż to już się zmienia, bo to obserwuję na różnych warsztatach i w terapii, że coraz więcej młodych kobiet spokojnie potrafi oddychać przeponowo, ale do niedawna to było praktycznie niedostępne. Kobiety cierpiały na tak zwany syndrom gorsetowy, czyli czuły się zobowiązane do tego, żeby chodzić ciągle wciągniętym brzuchem, prawda, i falującą piersią, co miało podobno zwiększać szanse matrymonialne, ale tak naprawdę odbierało po prostu taką siłę, taką stabilność, zośrodkowanie. I to oczywiście ma swoje początki w procesach wychowawczych, gdzie ciągle jeszcze dziewczynki mają być ciche i grzeczne. A chłopcy mogą się zachowywać przeponowo, prawda? Głośno mówić, krzyczeć, prawda? Buntować się, walczyć. No, teraz pomału się to zmienia, ale podkreślam, w środowiskach wielkomiejskich my żyjemy w pewnym słoiku tutaj, prawda? No, chociaż 60% mieszkańców Polski to mieszkańcy miast, właśnie mieszkanki i mieszkańcy, tak więc szansa na jakąś zmianę jest. Czy to powinno się odbywać równolegle, to znaczy czyli unowocześnianie, a nie uwstecznianie się, regres kulturowy w Polsce, czyli rodzina, a równocześnie w przestrzeni publicznej powinno nastąpić coś, co umożliwiłoby kobietom w pełni wypowiadanie się, równy start na początku każdego panelu. Myślisz o takich parytetach na przykład panelowych? Ja myślę, że takie inicjatywy się pojawiają, na szczęście, bo ja zetknęłam się z tym w swojej pracy. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy taką akcję 2143, w której mówiłyśmy o tym, że 2143 to jest rok, w którym w Polsce wyrównają się płace kobiet i mężczyzn wykonujących te same zawody, tę samą pracę. I my miałyśmy dane, miałyśmy ekspertów i wywiady i jednocześnie miałyśmy opinie kobiet, które mówiły, ja wiem, ja nie wiem, czy ja tak naprawdę tego doświadczam, czy to jest prawda. Nawet liczby nie przekonują kobiet, że faktycznie ta nierówność istnieje. I to jest niestety coś, z czym my się zderzamy, kobiety i te kobiety takie
pracujące w dużych firmach i takie po prostu prowadzące swój dom. Z tym, że my czasem naprawdę brakuje nam takiego szerszego oglądu sytuacji, żeby sobie uświadomić, z czym się tak naprawdę mierzymy w tym życiu. I powstają takie inicjatywy, teraz tak pierwsza z brzegu, która przychodzi mi do głowy, to jest Fundacja Girls, która Magda Lamparska i Olga Bołądź prowadzą fundację, która ma wyrównywać szanse kobiet w przemyśle filmowym, który jest bardzo niedoreprezentowany przez kobiety, mimo że aktorki oczywiście są gdzieś tam na widoczne, ale już z perspektywy reżysera, operatorek, to po prostu jest jakiś margines. Zresztą ja jestem trafiłam na takie badania, taką statystykę, były przebadane filmy z ostatnich 10 lat i wyszło z tego, że głos na ekranie zabierają w 30% kobiety, 70 mężczyźni, mimo że tak dużo aktorek przecież mamy. Podczas gdy w normalnym życiu jest odwrotnie. No właśnie pytanie, czy to tak jest? To też jest stereotyp. To też są badania na ten temat, to w tym samym źródle chyba przeczytaliśmy. Ale na tym ekranie filmowym ta dysproporcja jest widoczna. Trochę się zgubiłam z twoim Ale to bardzo dobrze. Chodzi po prostu o zmianę. To znaczy pan profesor zasugerował, że podłoże kulturowe i to archetypiczne jest tak silne, że ono powinno się jakoś zmieniać. Że z tym może być trudno i że to może trwać latami. Z drugiej strony, czy właściwie pokoleniami, z drugiej strony możemy w przestrzeni publicznej kreować sytuację, w której będziemy umożliwiać kobietom właśnie zaistnienie twórcze, wyrażenie siebie. Pani wspomniała o girlsach. Może teraz pani. Ja myślę, że przez ostatnie 30 lat naprawdę się dużo zmieniło w Polsce, chociażby dlatego, że mieliśmy zmianę taką ekonomiczną i tylko to w nas siedzi ten problem. No, drogie panie, myślę, że zasługujemy na debatę, gdzie nie musimy się już podpierać męskim autorytetem tutaj, tak? Gdzie mężczyźni będą mówili o kobietach. Że mamy już bardzo dużo kobiet wykształconych, zresztą więcej jest kobiet wykształconych niż mężczyzn, zobaczmy. Statystyki mówią, to znaczy są druzgocące dla mężczyzn. Mężczyźni się nie uczą, mężczyźni nie podwyższają swojej wiedzy, nie zdobywają jej ciągle, nie doszkalają się. Tylko to w nas tkwi jakiś problem, jakieś takie pytanie, a może zostaniemy oskarżone właśnie o to, że nie jesteśmy inkluzywne. Bo wiem, że jest ważne, żeby być inkluzywnym, żeby włączać, ale też powinniśmy niektóre rzeczy załatwiać we własnym gronie, czyli wspierać same siebie i jeżeli same sobie damy prawo do tego, że mamy prawo mówić o sobie i decydować o sobie i nie potrzebujemy do tego drugiej płci, to będzie nam łatwiej z tą drugą płcią rozmawiać, bo po prostu będziemy niezależne. Ja nie mówię, że mamy walczyć. Ja mówię, że mamy być osobnym bytem, który jest decyzyjny po prostu. I myślę, że jak w naszych głowach się zmieni, to już potem będzie łatwiej. Ja się zgadzam z tym niezależnym bytem i z taką świadomością, że też mamy prawo. Tak, i posiadania prawa. Natomiast ja jestem absolutnie za inkluzywnością. I ja uważam, że właśnie to równouprawnienie, ono działa w dwie strony. I no ja jestem przekonana, że tak jak mówimy o różnych kulturach, że każdy wnosi coś do dyskusji, do debaty, tak jestem absolutnie przekonana, że kobieta i mężczyzna muszą ze sobą współpracować i współgrać i wpływać na siebie w taki sposób, żeby rozwijać się i iść do przodu. Wspomniała pani o klubie kobiet w ramach banku. Tak. Na czym polega działalność tego klubu? Czy to jest klub, który wewnętrznie działa i wspiera kobiety, czy ma inicjatywy, które no właśnie mają na zewnątrz pokazać obecność kobiet w strukturze? Tak, to jest sieć kobiet bardziej niż klub, taką mamy nazwę. I faktycznie do tej sieci kobiet zapraszamy wszystkich, i kobiety, i mężczyzn. To też jakby nazwa, żeby tutaj nie była myląca. I inicjatywy i projekty, które realizujemy, są zarówno wewnątrz, jak i współpracujemy z zewnętrznymi organizacjami. I one mają na celu rozwój kobiet, wspieranie, wsparcie w rozwoju kariery. Na przykład ostatnio zrobiliśmy takie
spotkania mentoringowe, różne tematyczne dla kobiet i dla mężczyzn w całym biurze, czy uczestniczymy w programach mentoringowych, czy uczestniczymy, organizujemy szkolenia czy spotkania z osobami bardziej doświadczonymi, żeby oni też mogli się podzielić swoim doświadczeniem. Też tutaj jako właśnie sieć wewnątrz, ostatnie zdanie tylko. Właśnie mamy taki program, który chcemy promować w Polsce dla kobiet. Jako globalna organizacja mamy takie szkolenie online 10 tysięcy kobiet. To jest taki mini MBA, który jest jakby dostępny dla wszystkich. I jakby chcemy też właśnie jako sieć tutaj w Warszawie promować to, żeby każda kobieta w Polsce, która chce się rozwijać i edukować i korzystać z tej wiedzy, mogła mieć do tego dostęp. Także polecam serdecznie, tak tutaj wszyscy polecają. Super. To ja też. Czy te programy mają rzeczywiste, realne działanie? To znaczy każda szanująca się firma posiada strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i tak dalej. Nie sądzę, żeby w banku było inaczej. W ramach realizacji tych strategii wyróżnia się takie elementy właśnie jak inkluzja, czy też wyrównywanie szans. Czasami bywa tak, że to są hasła po prostu. Pytanie o to, jakie rzeczywiste tarcia wewnątrz organizacji Pani zauważyła i na przykład w czym pomógł klub, o którym Pani wspomniała? To jest, ja myślę, że przede wszystkim to są dwie rzeczy, właściwie od których ja zaczęłam dzisiejsze swoje wypowiedzi tutaj podczas panelu. To jest właśnie poczucie swojej wartości i tego, że mam doświadczenie i wiedzę, żeby robić i przeprowadzać różne projekty, nie tylko w takim swoim zakresie specjalizacji, a druga rzecz to są te relacje, o których ja mówiłam i to jest właśnie ta sieć. My obecnie w naszej sieci mamy prawie 300 osób, które są w ramach sieci, dostają informacje, mogą te relacje nawiązywać, uczestniczą w naszych szkoleniach, spotkaniach. I ja myślę, że to jest bardzo ważne i to jest bardzo ważny element działania takiej sieci w ramach organizacji. Panie profesorze, jaką drogę musi przejść kobieta, aby wyzwolić się z tego stereotypu, o którym pan wspomniał, który pan zaznaczył już właściwie kilkakrotnie. Na czym polega, jaką drogę musi przejść, co tam na nią czeka, ile wysiłku musi włożyć w to, żeby znaleźć swoje miejsce w rodzinie, w społeczeństwie? Może to na szerszym tle, bo to oczywiście ta droga jest długa, skomplikowana i często bardzo indywidualna, więc trudno mówić o kobiecie w ogóle. Ale jeśli już mówić o kobiecie w ogóle, to chciałbym się odnieść do sprawy emancypacji. Tak? Że próbuję lansować taki pogląd i troszeczkę właśnie radykalnie zmienić koncepcję emancypacji, ponieważ emancypacja już sam ten termin właściwie stawia kobiety w gorszej sytuacji, tak, że to one się emancypują, że one wychodzą z jakiegoś, prawda, kompletnego, nie wiem, jakiegoś, jak to nazwać? Z dołka. Z dołka, tak mówiąc delikatnie. No i właśnie ich rolą jest aspirowanie do tego, co mężczyźni, prawda, osiągnęli. Ja uważam, że i kobiety, i mężczyźni się emancypują w tej chwili, tak? I że ten proces emancypacji polega na tym, że kobiety będą zdobywać te obszary, które do tej pory były zarezerwowane dla mężczyzn, szeroko rozumiane, tak? A mężczyźni będą mieli prawo do tego, do czego prawo miały do tej pory kobiety. Że obie strony są ekspertami w swoich dziedzinach i powinny się od siebie uczyć. Że generalnie chodzi o to, żeby i kobiety, i mężczyźni dążyli do pełnej autonomii, takiej autonomii dojrzałości psychologicznej, a mianowicie, która właściwie ma w końcowym efekcie
prowadzić do sytuacji, w której kobieta i mężczyzna siedzą naprzeciwko siebie i mówią: kochanie, ja od ciebie już niczego nie potrzebuję. A kobieta może to samo powiedzieć, że związki nie będą komponowane na zasadzie wiódł ślepy kulawego, prawda, że my spotykamy się po to, żeby się uzupełniać, tak, i że właściwie zawieramy rodzaj kontraktu, a nie związku emocjonalnego, że jesteśmy po prostu sobie nawzajem potrzebni i niezbędni. To wszystko trzeba pomału wyrzucać do lamusa, bo inaczej nie ruszymy z miejsca. Ja prowadzę obozy takie dla mężczyzn w Bieszczadach, głównie to są takie korporacyjne pistolety przyjeżdżają w kryzysie połowy życia. No i tam właściwie się zajmujemy tego typu emancypacją. Oni się uczą tego, co do tej pory, jeśli chodzi o możliwość na przykład ekspresji, umiejętności i tak dalej, co do tej pory było domeną kobiet. Na przykład uczą się robić na drutach. To jest oczywiście pewnym symbolem tylko tutaj, tak? Myślę, że kobiety też mogłyby się pouczyć, bo już chyba większość też nie potrafi. Także może koedukacyjne obozy. W ramach emancypacji postanowiły. Myślę, że włożył pan teraz szpilę w środowisko, więc uwaga. O symboliczną sytuację zupełnie i o badanie reakcji mężczyzn na tego typu propozycje w ogóle. Rozumiem. Szanowni Państwo, ponieważ nasz czas już dobiegł końca, bardzo tego żałuję. Ostatnie zdanie proponuję, aby pani Marzena nam powiedziała, jak często staje pani rano przed lustrem i mówi: jestem wspaniała, rewelacyjna do przodu. I czy to jest sposób na tyle uniwersalny, żeby zaproponować paniom? Nigdy tego nie robię, ponieważ badania, przepraszam, ale muszę to powiedzieć jako naukowiec, były już prawie. Badania naukowe potwierdzają, że afirmacje nie działają. Było takie badanie, gdzie ludziom 4 razy dziennie dzwonił dzwonek i mieli powiedzieć sobie: jestem uroczy, jestem urocza. No i to trwało 2 tygodnie, oni cały czas sobie mówili: jestem uroczy, jestem urocza, i okazało się, że po 2 tygodniach ci, co mieli wysoką samoocenę, nic im to nie zmieniło, bo oni już wcześniej wiedzieli, że są uroczy. No to już stając do badania wiedzieli, że są uroczy, a ci, co mieli niską samoocenę, czyli podejrzewam, że bardzo duży odsetek kobiet w naszym społeczeństwie, odczuwało bardzo silny dysonans, znaczy mówiło sobie, że są urocze, jednocześnie nie czuły się urocze, bo mają niską samoocenę, czuły, że powinny być, i po 2 tygodniach, uwaga, miały zdecydowanie obniżoną samoocenę. Błagam, nie afirmujmy takich głupot, tak? Bardzo dobrze, że to powiedzieliśmy. Wydaje mi się, że no właśnie chodzi o to, żeby bardziej sięgać po bardziej subtelne środki wzmacniania siebie od wewnątrz. Co niech będzie też podsumowaniem naszego spotkania, a myślę, że w czasie tej rozmowy inspiracje dla panów, którzy byli razem z nami w online i w offline, padły. Pani Martyna Wyrzykowska, pani Marzena Mazur, pani Magda Oleksiewicz i pan Wojciech Eichelberger. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za prowadzenie panelu, dziękuję naszym panelistom i myślę, że było to doskonałe wprowadzenie do tematu kolejnego wystąpienia gościa specjalnego tej konferencji. Dlatego, że za chwilę zaproszę na scenę Aleksandrę Więcką, autorkę książki Jak mówić o sobie dobrze. Ale zanim to nastąpi, chciałabym powiedzieć kilka słów, dlatego że ten projekt książki miał jakby swoją genezę w pewnej obserwacji, którą poczyniłyśmy w sieci przedsiębiorczych kobiet. A mianowicie dość szybko zauważyłyśmy, że coś, co działa najlepiej, to są prawdziwe historie, prawdziwe historie różnych trudnych momentów, nawet porażek, czy takich punktów zwrotnych w życiu, którymi dzieliły się goście naszych śniadań, przedsiębiorczynie i inne kobiety, które zapraszałyśmy na swoje wydarzenia. Zobaczyłyśmy, że właśnie ta prawdziwa historia jest czymś, co my kobiety możemy sobie dać i co najbardziej przemawia do nas, najbardziej nas może zainspirować i zmienić.
I dlatego postanowiłyśmy stworzyć specjalny autorski program, który nazwałyśmy Be the Change i w którym w roli bohaterek występują kobiety, które dzielą się swoją historią o punktach zwrotnych. Do tego projektu zaprosiłyśmy Olę Więcką, projektantkę historii, storytellerkę, dziennikarkę, moderatorkę design thinking, aby pomogła nam przygotować te bohaterki, aby ich historie miały tą wyjątkową moc, jaką mają. Dzięki tej współpracy na scenie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet stanęło już ponad 80 kobiet, które podzieliły się swoimi historiami, oklaskiwało je setki kobiet w czasie naszych konferencji i na naszym kanale na YouTubie. Dlatego tutaj bardzo serdecznie chciałam podziękować Oli za ten projekt, za to współpracę wieloletnią, a dzisiaj bardzo się cieszę, że mogę zaprosić ją jako gościa specjalnego konferencji, aby powiedziała o tym, jak i dlaczego powstała książka, jak mówić o sobie dobrze i co nam może dać, nam kobietom, nam tak samo mężczyznom, bo myślę, że jest to uniwersalny poradnik o tym, w jaki sposób nauczyć się przemawiać i dzielić swoją historią. Olu, zapraszam cię na scenę. Czekajcie, ja muszę sobie tu wszystko poukładać. Pozwólcie, że ustawię sobie czas, bo mimo dużego doświadczenia jednak jak sobie, jak stanę na tej scenie i popłynę, to boję się, że skończymy jutro. Więc nastawię sobie minutnik, tak jak zawsze to robię na warsztatach, kiedy proszę innych, żeby opowiadali swoją historię i daję im na to 2 minuty. Mikrofon, do mikrofonu jeszcze trzeba mówić, tak słyszałam rzeczywiście. Okej. Okay. Chciałam wam powiedzieć, że do napisania, kiedy zadaję sobie to pytanie, dlaczego powstała książka, jak mówić o sobie dobrze, to mogłabym powiedzieć, że jest wiele powodów, dla których ta książka powstała. I pierwszy powód nazywa się Ania. Ania przyszła do mnie na konsultację, zrobiła na mnie wielkie wrażenie, była członkinią zarządu wielkiej korporacji, była tam jedyną członkinią zarządu, pracowała na to przez kilkanaście lat. Przez te kilkanaście lat zrobiła wiele, wiele, wiele projektów, które wpłynęły na kształt polskiego prawa, ustawodawstwa, badań klinicznych. Kobieta z wielkimi osiągnięciami, która przyszła do mnie i powiedziała, wiesz, ja nienawidzę się wypowiadać publicznie. Nienawidzę się wypowiadać publicznie, bo kiedy myślę o tym, że mam wyjść na środek, to ja już nie jestem tą Anią, która ma sukcesy, ja jestem tą Anią, która ma 7 lat, 8 lat i która wie, że jeżeli wychodzi na środek, to tylko po to, żeby okazało się, że czegoś nie wie, czegoś nie umie, czegoś nie potrafi. Że to jest ta Ania, która będzie stać i się wstydzić i marzyć o tym, żeby to się tylko skończyło, jak najszybciej. I kiedy potem zadawałam te pytania, na takie pytanie, z czym wam się kojarzy to wyjście na środek, to bardzo wiele kobiet miało podobne doświadczenia. Bardzo wiele mężczyzn. Co więcej, kiedy całkiem niedawno prowadziłam warsztat dla młodych ludzi, dla takich ludzi między 16 a 21 rokiem życia i szłam tam z taką wizją, że it's over, to już się nie zdarza. I okazało się, że to nieprawda, że to cały czas trwa. I tak jak tutaj dużo na panelu mówiliśmy o tym, że ten system edukacji szwankuje, że on nas nie uczy tego, żebyśmy mówili o sobie dobrze, to nadal się dzieje. Drugi powód, dla którego powstała ta książka, to Vidal Sassoon, a konkretnie szampon Wash & Go. Nie wiem, czy pamiętacie tę reklamę. Pamiętacie, to była taka reklama w latach 90. Ja miałam wtedy kilkanaście lat. I pamiętam, że to była jedna z takich pierwszych reklam, które w ogóle były w Polsce wyświetlane i była to reklama, w której kobiety biegały po takiej szatni na fitnessie, zarzucały włosami, ale narratorem, który opowiadał o włosach i o tym, jak to wszystko świetnie działa, był mężczyzna.
I to była reklama, która zainspirowała mnie do prowadzenia moich pierwszych badań, kiedy studiowałam socjologię, o tym, jak pokazywana jest kobieta w reklamie. I tam pojawił się ten wniosek, o którym mówiła też Marzena Mazur, to znaczy, że jeśli wypowiada się mężczyzna, to my mu bardziej wierzymy. Nawet jeśli mówi o szamponie. I ta konstatacja, to spostrzeżenie, ono jest nadal aktualne. I ono działa trochę jak efekt ekspozycji. Efekt ekspozycji, czyli jeżeli jesteśmy wystawiane na coś cały czas, to uznajemy to za normę. To znaczy, jeśli wypowiadają się mężczyźni, no to znaczy, że oni mają do tego prawo, oni są autorytetami, oni wiedzą. Jeśli kobiety się nie wypowiadają, no to widocznie jest ku temu jakiś powód. Być może nie mają nic do powiedzenia. I rzeczywiście są badania, które potwierdzają, że już w wieku przedszkolnym, Martyna odwoływała się do doświadczeń swojej córki, że już w wieku przedszkolnym, kiedy ustalane są zasady zabawy i kiedy te zabawy, zasady w trakcie mają być zmienione, jeśli taki wniosek zgłasza dziewczynka, ma dużo mniejsze szanse na to, że zabawa zostanie zmieniona według jej pomysłu, niż wtedy, kiedy wniosek zgłasza chłopiec. Więc ta świadomość to jest drugi powód, dla którego powstała ta książka. Trzeci powód, dla którego powstała ta książka, a właściwie tych powodów jest już 80. Trochę wspomniała o nich Dorota, a ja pamiętam te pierwsze dziewczyny, z którymi pracowałam. Pamiętam Ulę Eriksen, która stoi na scenie i mówi takie zdanie, czy pamiętasz moment, w którym po raz pierwszy czułaś się jak milion dolarów? Ja pamiętam, bo to był moment, kiedy założyłam moje pierwsze białe Nike. Znalazłam je na śmietniku. To był moment, kiedy sala zamarła, a ja poczułam, że te historie naprawdę mogą pokazywać takie oblicza kobiet, które przed nami stoją, o których nie mamy zielonego pojęcia. Często wyobrażamy sobie, że te osoby, które stoją przed nami na scenie, to są osoby, których droga była prosta. Wiecie, jak schodki. Ale najczęściej nie była. Najczęściej to są osoby, tak jak wy wszystkie, które tu siedzicie, które przeżywały kryzysy, które przeżywały potknięcia, czasem załamania, okresy, w których takie pytanie, ojej, nie wiem, co ze sobą zrobić, co ja właściwie, co jest moim powołaniem, czego ja chcę, które nurtowały jej, nie znajdowały na nie odpowiedzi. I myślę, że dopóki nie zaczniemy dzielić się takimi uczciwymi, szczerymi historiami, tych historii nie będzie wiele, to my cały czas będziemy się czuły nieadekwatne. W jakimś sensie, o czym też mówili nasi goście, kultura tak nas ustawia w takiej relacji do rzeczywistości, że i właściwie wczoraj, kiedy rozmawiałam z Małgosią Górną, której będziecie miały okazję słuchać, rozmawiałyśmy o tym, jak często kobieta słyszy, że jest jakaś nie taka, za bardzo. Nie? Albo za mało. Za bardzo agresywna, za bardzo domaga się swojego, albo za mało stanowcza, za ładna, albo za brzydka, za mądra, albo za głupia na coś. I nie mówię tego teraz w takiej kontrze do mężczyzn, że mężczyźni tego nie słyszą. To nieprawda. Cieszę się, że pojawił się już taki obszar, taka opowieść o tym, że to tak naprawdę te problemy nie dotyczą tylko kobiet, one dotyczą nas wszystkich. Więc te historie, które słyszałam i te historie, z których tak wiele się nauczyłam, historia Kati, historia Kamili, nie wiem, czy są z nami osoby, które śledzą Be The Change od początku, ale ja pamiętam, jak wchodzi Kamila Sidor i opowiada o tym, że stoi na stacji w Sidrze i ma wsiąść do pociągu, który zawiezie ją do Warszawy. Sidra to taka mała miejscowość, pamiętam, jak Kamila to mówi, w której wójt, proboszcz, i zapomniałam kto, i trzeci mężczyzna decydują o tym, co się nosi, o czym się mówi i właściwie o wszystkim. I wiecie, Kamila dziś sama uczy przemówień publicznych, a jej historia nadal, czytam ją i nadal mnie wzrusza, słucham ją i nadal mnie wzrusza i wiem, że tak samo dzieje się z innymi kobietami. Jest jeszcze jeden powód, a właściwie jeszcze dwa. Jeden z nich to, roboczo nazywam go oklaski.
Bo wiecie, nie sztuka mówić o sobie dobrze. Tak naprawdę, po co my mówimy o sobie dobrze? Po co my chcemy mówić o sobie w ogóle? Bo w zasadzie zastanawiam się, po co mówić o sobie inaczej niż dobrze. Myślę, że za tym kryje się potrzeba, o której wspominał też profesor Eichelberger, taka potrzeba bycia widzianym, ale też samostanowiącą o sobie jednostką. Taką jednostką, która ma prawo tu być, ma prawo mieć swoje cele, marzenia i sama o sobie decydować. Ale ponieważ nie jesteśmy samotną wyspą, chcemy być zauważane. I teraz opowiem wam o warsztatach, które zrobiłam. Na tych warsztatach pomyślałam, że przełamię ten lęk przed wychodzeniem na środek. Zaprosiłam uczestniczki tych warsztatów od razu. Przychodzimy, witamy się i pierwsze, co musimy zrobić, to wyjść na środek. I od razu wita mnie takie, o Jezu, nie. Ale udaje nam się to przełamać. I zadanie jest takie, że te dziewczyny, które stają na środku, mają powiedzieć coś bardzo prostego. Coś, co zrobiły dzisiaj rano, nie wiem, umyłam zęby. I za każdą taką deklarację, za każdą informację o sobie dostają burzę oklasków. Takie oklaski jak na koncercie rockowym. I zgadnijcie, co się dzieje. One coraz śmielej wychodzą na środek, bo w sumie to zabawne powiedzieć, że umyłam zęby i dostać oklaski, ale w momencie, kiedy te oklaski rozbrzmiewają, uciekają. Uciekają, bo nie sposób znieść tego, czego pragnęły. Czyli tego zainteresowania, uznania, tego, że ktoś może nas podziwiać. I w jakimś sensie myślę, że to łączy się z tym, co powiedziała Marzena Mazur. Z tym dyskomfortem, z tym dysonansem poznawczym i z tą niską samooceną, że tak naprawdę nie wierzymy, że to, co my mamy do powiedzenia, to, kim my jesteśmy, jest godne bycia wyniesioną na tyle, żeby być ważną, żeby być na scenie, żeby być oklaskiwaną, żeby być słuchaną i widzianą. I pamiętam dziewczynę, którą musiałam przytrzymać za rękę, żeby nie uciekła z tego miejsca. Znaczy właściwie ona przytrzymała mnie, a ja ją, nie tak, że ją, wiecie, przygwoździłam, która chciała uciekać z tego miejsca, gdzie te oklaski na nią spływały. I jak schodziła, to miała łzy w oczach, bo to, co z mojego punktu widzenia już wydawało się takim, wiecie, zastrzykiem niesamowitej energii, taką wymianą, tym, że ktoś daje nam tą swoją uwagę, dla niej było jeszcze ciągle ciężkie. Ja myślę, że to jest długi proces, ale nie ciężki, ale może być przyjemny, ale może być fajny, w którym my będziemy się uczyć mówić o sobie dobrze. Jest jeszcze jeden powód, dla którego napisałam tę książkę i to jest powód osobisty. I to jest mój syn Jonatan. Ja mam syna, który ma zespół Downa i wiążą się z tym dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że kiedy się urodził, moja wizja tego, jak wygląda matka dziecka z niepełnosprawnością, była taka, że to jest taka smutna kobieta, ma taki szary płaszczyk, chodzi taka przygarbiona, a jej życie się skończyło. I jeszcze pamiętam, że miała cieliste rajstopy, które ja również mam dzisiaj na sobie. Chciałam powiedzieć o swoim postępie w tej sprawie. I takie buty na klocku. I w ciągu swojego życia nie spotkałam właściwie chyba żadnej takiej matki, więc to, co miałam w głowie, to była narracja zaszczepiona nam też przez media, przez... Już wchodzą? Już się palą? To była narracja zaszczepiona nam też przez media. Taka wizja jakiegoś ogromnego nieszczęścia. Ja wtedy sobie uświadomiłam sobie wtedy, że taka narracja istnieje i że ja wybieram, czy ja w niej będę brała udział, czy nie. Że ja się nie stanę taką osobą i ja też nie pozwolę innym tak o sobie myśleć. I z tym wiąże się jeszcze jedna rzecz, bo okazało się, że to nie wystarczy, że ja sobie tak postanowiłam i zostałam zaproszona do wywiadu przez bardzo znaną dziennikarkę i byłam strasznie dumna z tego, że to ona właśnie robi ze mną wywiad. I ten wywiad trwał długo i ja myślałam, że ja się wypowiadam jako ja, jako Ola Więcka. Że istotne są moje poglądy, istotne są moje zdanie. To był wywiad na temat praw kobiet, aborcji, w kontekście niepełnosprawności. Wydawało mi się, że chodzi o mnie. Ale kiedy ten wywiad został opublikowany, ja zrozumiałam, że to nie ja mówiłam. Że ja byłam tylko pacynką, taką, wiecie, postacią, matka niepełnosprawnego dziecka, która dobrze się wypowiada.
I zrozumiałam wtedy, że to, co ja muszę zrobić, to ja muszę mówić na tyle dobrze o sobie i na tyle mocno budować tę swoją opowieść, żeby nie dać się wpisać w żadną taką ramkę. Więc to są powody, dlaczego. A i tak to nie jest pełna lista, ale myślę, że pozwolicie, że spojrzę na czas jeszcze chwila, że ważniejsze od dlaczego jest tak naprawdę po co. Ja wierzę, że zmieniając nasze nawyki i pracując z naszymi lękami dotyczącymi tego, jak mówić o sobie dobrze, my, powiem górnolotnie, zmieniamy rzeczywistość. Jest taka sex coachka, Caro Acabal, która zadała mi kiedyś, kiedy ja robiłam z nią wywiad, pytanie, jak myślisz, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy mieli udane życie seksualne? Gdyby seks był taki, wiecie, wolny, każdy może robić przyjemne rzeczy tak, jak chce. Nie mamy tej całej kulturowej opresji. No jak sobie wyobrażacie taki świat, to jak sobie go wyobrażacie? Przyjemnie, nie? A teraz wyobraźcie sobie, że świat tworzą ludzie, którzy czują, ludzie, nie tylko kobiety, ludzie, którzy czują, że mają prawo myśleć o sobie dobrze i mówić o sobie dobrze. Bez poczucia winy, bez wstydu, że odniosę się do tytułu książki profesora Eichelbergera, która pewnie też była powodem napisania tej książki, bo przeczytałam ją chyba jak miałam 12 lat. Już wtedy wiedziałam, że coś z tym światem jest nie tak. I teraz myślę sobie o tym, że my jesteśmy wychowane w takiej kulturze i w takiej, stoimy w takiej pozycji, że jak ja mówię, jak mówić o sobie dobrze, to bardzo często dostaję pytanie, ale jak to? A jak mam mówić o sobie dobrze w taki sposób, żeby nie denerwować innych? Jak będę mówić o sobie dobrze, to no wiesz, no bo po prostu, żeby się nie chwalić. A ja zadaję sobie pytanie, jak nie mówić o sobie dobrze, to jak? No zastanówmy się, bo to jest coś takiego, co, wiecie, co jest banałem, który czasami uderza w nas z taką niespotykaną jasnością. To jak mamy o sobie mówić, jak nie mówić o sobie dobrze? To kto o nas będzie mówił dobrze? Myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy dały sobie prawo do takiego przejścia przez, wiecie, takie wszystkie etapy tego procesu. A pierwszym etapem procesu mówienia o sobie dobrze jest słuchanie. I to i słuchanie innych, i słuchanie siebie. Czyli wysłuchanie siebie i zastanowienie się, kim ja jestem, zadanie sobie pytania, czego ja chcę, czego potrzebuję, w jaką ja stronę chcę zmierzać i uznanie, że to, czego ja chcę, czego potrzebuję, jaka jestem, to jest, że tak powiem, podstawa, baza. Nikt inny nie wie tego lepiej. I następnym krokiem jest zastanowienie się, jakby spisanie sobie tego albo wysłuchanie tego, kim ja jestem i kim ja do tej pory byłam i dostrzeżenie w tej swojej opowieści, wiecie, różnych punktów zwrotnych, ale też tego, jaką jestem bohaterką. A dopiero potem na bazie tego zastanowienie się, no to dobra, to teraz co ja chcę o sobie mówić? To kim ja chcę być? Kim ja jestem? Bo myślę, że mówienie o sobie dobrze ma dwa znaczenia i dwa znaczenia kryją się w tym tytule. Jeden to dobrze, w takim sensie, jak pewnie go naturalnie rozumiemy, czyli adekwatnie do tego, kim jesteśmy, uczciwie, wiecie, mając możliwość pokazania tego i co w nas najlepsze, i co w nas ciekawe. Bo wiecie, jak się tutaj się zawahałam, bo mam takie poczucie, że jest takie hasło mówienie o swoich mocnych i słabych stronach, ale przecież nie ma czegoś takiego jak słabe strony, bo w jednych momentach to coś, co nie działa, w innych jest wielką zaletą. I też musimy się nauczyć w taki sposób z tym pracować, że to, że kiedyś mama nam mówiła, że jesteśmy za wysokie, albo za niskie, albo za grube, albo za chude, albo że nie umiemy gotować, to również nie jest jedyna obiektywna ocena rzeczywistości. I drugim aspektem tego, jak mówić o sobie dobrze, jest to, czego można nauczyć się z tej książki, czyli mówić o sobie umiejętnie, czyli wiedzieć, jak zacząć, wiedzieć, jak skończyć, wiedzieć, jak rozwijać historię. I
gdybym miała powiedzieć, jaka chciałabym, żeby była puenta tej naszej rozmowy, to chciałabym, żebyście miały pełną świadomość tego, że to naprawdę nie jest talent, to naprawdę nie jest jakaś niezmienna, osobnicza cecha. To jest rzecz, której bezwzględnie możemy się nauczyć. I ta nauka chciałabym, żeby była dla was łatwa, przyjemna, żebyście czerpały z niej radość, bo gdybym miała powiedzieć, na jaki świat chcę zmienić świat, dzięki temu, że wy będziecie mówić o sobie dobrze, to chciałabym, żeby w tym świecie żyło się weselej, żeby było w nim więcej zabawy i żeby było w nim więcej przestrzeni na to, żeby rozwinąć skrzydła, a te skrzydła, żeby były jak najbardziej kolorowe. Dziękuję. To czas za scenę rzeźb, czy mogę sobie zająć miejsce? Możesz sobie zająć miejsce. Dobra. Olu, bardzo ci dziękuję i chciałabym was wszystkich zachęcić do przeczytania tej książki. Osoby, które oglądają nas w mediach społecznościowych, zaraz podamy link, gdzie można tą książkę nabyć. I myślę, że może być ona doskonałym uzupełnieniem takiego poszukiwania właśnie własnej historii i siebie. A teraz pora na kolejny panel, na panel jak. Jak właśnie to zmienić? Co możemy zrobić, żeby zmienić nasz sposób myślenia? Panel ten poprowadzi Aleksandra Karasińska. Aleksandra jest dziennikarką, redaktorką mediów polskich i zagranicznych. Była dziennikarka Radia Wolna Europa, Radia Z, TVN24 i wiceszefowa wydarzeń w Polsacie. Stworzyła i redagowała Newsweek Historie oraz ostatnio Forbes Woman. Ekspertka w dziedzinie mediów internetowych, produkcji telewizyjnej, radiowej i prasy. Obecnie wykłada również dziennikarstwo na SWPS-ie. Olu, bardzo cię proszę, zapraszam do poprowadzenia panelu i przedstawienia naszych gości. Proszę bardzo. Bardzo ci dziękuję za to piękne przedstawienie. Jestem bardzo wdzięczna, bo dzisiaj mówimy o sobie dobrze. Zapraszam moje wspaniałe panelistki. W takim razie i zaczynamy już kolejną część naszej konferencji. Zapraszam bardzo. Proszę bardzo. Siadajcie sobie, panie. Może usiądziemy, będzie nam wygodniej. Jeszcze raz witam państwa na konferencji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Dzień dobry. Witam wszystkich tu w Warszawie i witam wszystkich, którzy są z nami online. Pozwólcie proszę, że w takim razie zacznę od przedstawienia, bardzo proszę tu bliżej, nasze wspaniałe gościnie, nasze panelistki. Znacie już państwo Aleksandrę Więckę, która jest autorką książki Jak mówić o sobie dobrze, którą przyniosłam z domu, ale okazuje się, że jest na sali. Pani Dorota Wolna, PWC od 17 lat zajmuje się doradztwem podatkowym dla polskich firm oraz międzynarodowych korporacji. Jest jedną z założycielek programu PWC for Women, która ma inspirować i wspierać kobiety zatrudnione w PWC w planowaniu kariery, budowaniu marki osobistej oraz łączeniu różnych ról życiowych i zawodowych. Pani Małgorzata Walczak, last but not least, PFR Ventures, przedsiębiorczyni, inwestorka i anioł biznesu. Od roku 2016 zarządza funduszem funduszy w PFR Ventures. To jest pierwszy tego typu polski program, który angażuje korporacje do inwestowania w innowacje w formule Corporate Venture Capital. Do dziś uruchomiono zostało już 5 funduszy o takim profilu. W najbliższych latach zainwestują one ponad 550 milionów złotych. Bardzo mi miło, że jesteście panie z nami. I jak byłam już przedstawiona, nazywam się Ola Karasińska i jestem tu dzisiaj z ramienia Forbes Women, które mam przyjemność prowadzić od 2 lat. Teraz te 45 minut chciałabym spędzić z wami, z paniami na tym, żeby powiedzieć o konkretach, o konkretnych rozwiązaniach, bo wiele mówiliśmy o problemie,
z błęda. Mówiliśmy o błędach, jakie popełniają kobiety i tego już chyba nie musimy słuchać, tak? Nie musimy tego już powtarzać, bo myślę, że dużo o tym już było. Ale zacznijmy od przykładów i zacznijmy od konkretów. Od czego zacząć naprawę sytuacji? Jeżeli się zdiagnozujemy i wiemy już po na przykład sieci przedsiębiorczych kobiet, że mamy taki problem z mówieniem o sobie albo z myśleniem też o sobie w jakiś konkretny sposób, to od czego zacząć? Olu, gdybyś ty mogła, poproszę. Wiesz co, ja zawsze mówię, że ten proces naprawdę zaczyna się od samowiedzy. Mhm. I że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia, wiesz, z taką myślą, że ojej, bo to mi pomoże w pracy, albo to mi pomoże w życiu prywatnym, ja wierzę w to, że to, co powinno być pierwszym krokiem, to skorzystanie z dowolnej formy, czy to będą, nie wiem, czy to będzie praca własna i spisanie swojej historii, czy to będzie rozmowa z kimś, czy to będzie rozmowa z terapeutą, czy to będzie udział w warsztatach, w jakikolwiek sposób, jakby zwrócenie uwagi przede wszystkim na siebie i poznanie tej swojej historii. Czasami, tak jak w dziennikarstwie, nazywam to taką fazą researchu, że to jest taki moment, kiedy, no bo wiecie, kiedy my tworzymy te narracje i te autonarracje, one w jakimś sensie nami rządzą, tak? My działamy trochę tak, jaki obraz świata mamy i jaką tą opowieść snujemy. I trochę tak jak przy pisaniu artykułu, musimy najpierw zgromadzić dużo, dużo, dużo więcej faktów i czasami do napisania tekstu czyta się 3 czy 4 książki i jeszcze różne ważne rzeczy robi, albo kiedyś czytało. Nie. Widziałam twój uśmiech. Ale... Czyta się, jak czyta się książki. Słuchajcie, jeszcze o książkach porozmawiamy. I ja się śmieję, że to jest, wiecie, tak jakbyśmy musiały zejść do takiego naszego archiwum z latarką i pooglądać te nasze wspomnienia, pooglądać różne rzeczy, które nam się przydarzyły w życiu i różne nasze refleksje na ten temat, po to, żeby zobaczyć, z czego my tę naszą historię do tej pory budowałyśmy. Fajna opowieść, czyli takie zatrzymanie i zdobycie, zgromadzenie danych na temat siebie. Pani Doroto, Wolna PWC. Pani Doroto, czy pani się zgadza, że ten moment zatrzymania, zbierania danych, to jest ten moment, od czego, o którego by pani zaczęła? Ja bym jednak zaczęła jeszcze krok wcześniej, czyli w ogóle dlaczego chcę mówić o sobie, dlaczego chcę, nie wiem, budować swoją rozpoznawalność, dlaczego chcę gdzieś wyjść w to światło i ten cel gdzieś rzeczywiście warto sobie uświadomić. Wiem, że często kobiety mają z tym problem i tak czują, że może powinny, może ktoś im każe. My się też z tym często u nas w firmie spotykamy, że dziewczyny mówią, ale ja to nie jestem ja. Warto sobie pomyśleć, dlaczego chciałabym opowiedzieć swoją historię, dlaczego chciałabym zapracować na rozpoznawalność i ten cel może dotyczyć nie tylko mnie jako mnie, może też dotyczyć mojego zespołu, mojej firmy. To czasem pomaga właśnie w tym wychodzeniu w światło, ale całkowicie się zgadzam, że to przygotowanie, czyli to takie przemyślenie wcześniej, co jest we mnie w środku, co chciałabym pokazać, jest bardzo ważne. Pani Małgorzata Walczak, pani Małgorzato, co by pani poradziła osobie, która chce myśleć i mówić o sobie lepiej? Jeżeli już wiemy, że chcemy mówić lepiej, to jest ogromny sukces, bo moim zdaniem większość kobiet po prostu nie ma tej świadomości. Mają to jakoś zakorzenione, że należy tak naprawdę być z boku. Skromnie. Nie należy tak za bardzo się wychylać. Ja od 20 lat generalnie promuję to, żeby kobiety walczyły o to, żeby być tak samo traktowani jak mężczyźni. I generalnie należę do mało popularnych osób w wielu towarzystwach, w wielu środowiskach, bo uważam, że dyskryminacja generalnie kobiet no, nie pozwala nam na to, żeby tak naprawdę mówić o sobie dobrze. To znaczy my możemy oczywiście sobie mówić, że wszystko jest cudownie, natomiast tak nie jest. Znaczy dyskryminacja jest na bardzo wysokim poziomie w wielu organizacjach, tak? I w organizacjach bardzo nowoczesnych i w takich, powiedziałabym, no, dosyć już tradycyjnych. Ja nie widzę przez 20 lat jakichś zasadniczych zmian, tak? Pamiętam, że miałam taki wykład skuteczny menadżer, kobieta skuteczny menadżer, to był chyba 2003 rok.
czyli dawno temu. I tam pamiętam, że jak powiedziałam, że czuję się jako kobieta dyskryminowana w wielu środowiskach, a na sali było około 1000 kobiet. Usłyszałam bardzo wiele informacji, że tak nie jest, że świat się zmienił, że ta kobieta nie była dyskryminowana, ta kobieta nie była dyskryminowana. Natomiast po spotkaniu bardzo dużo osób do mnie jednak podeszło i powiedziało, że tak jest, tylko boimy się o tym mówić. Mhm. Więc ja się nie boję o tym mówić. Ja mam szczęście, że pracuję w organizacji, która no, bardzo patrzy na tą dywersyfikację, tak? I bardzo patrzymy na to też, kogo zatrudniamy i staramy się. U mnie jest 50% w PFR Ventures kobiet, 50% mężczyzn. I to nie są stanowiska sekretarka, prawda? Prezes. Tylko to są ludzie, którzy rzeczywiście zarządzają. Tak? Na stanowiskach kierowniczych jest ich tyle samo, co mężczyzn. Więc to jest jak gdyby pierwsza rzecz. Ja uważam, że to jest ten etap... Bycie się strachu, tak? Tak, pozbycie się strachu i uświadomienia sobie, że tak naprawdę jestem być może zbyt skromna i w cieniu nie powinnam być. Tak? Ja mam córkę, która dostała na pierwsze urodziny, czy tam na trzecie urodziny zestaw do sprzątania. I to zawsze powtarzam, tak? Od innej matki. Gdzie dla mnie to jest jakby taki, no bo w ogóle wstrząs, tak? Bo jakby znając mnie, a to jest dziewczyna, która mnie zna dosyć dobrze, oferując mojej córce tego typu rzecz, a chłopcom samochody, bo mam jeszcze dwóch chłopaków, no to jest przykład jakby jak same wplątujemy się w pewną pułapkę. Tak? Jej się wydawało, że robi dobrze, a dla mnie to był po prostu policzek. Także. Ola, chciałaś dodać? Tak, ja chciałam coś dodać jeszcze do tego, co Dorota powiedziała, że wydaje mi się, że czasami my wplątujemy się, tak jak słusznie założyłeś, że uważamy, że to mówienie o sobie dobrze to jest jakby, o Jezu, i kolejna rzecz, w której jestem fatalna. Mm. Po co mi to jeszcze? Po co mi jeszcze to? I wydaje mi się, że to jest taka myśl bardzo ważna, której chyba do której powinnyśmy się przyzwyczaić, że my już nie możemy zwalać odpowiedzialności na nasze życie na nikogo. Tylko że jakby w każdej sytuacji my mamy tą swoją malutką albo większą część, za którą odpowiadamy i w ramach tej części dobrze jest poczuć się pewnie, dobrze i swobodnie. Mhm. I żeby to się stało, fajnie by było nawet w wewnętrznym dialogu i nawet może od tego trzeba zacząć, nie? W takim wewnętrznym dialogu czuć się lepiej i mówić o sobie śmielej. Fajnie. To podsumowując troszkę, ty powiedziałaś o tych zbieraniu danych i tym zatrzymaniu się. Pani Dorota powiedziała, znajdźmy cel, znaczy zrozumiejmy, po co nam ta przemiana, tak? Po co zrobimy ten wysiłek, nauczymy się pewnych nowych umiejętności. A pani Małgorzata powiedziała, nie bójmy się, tak? Wyzbądźmy się strachu i takich uprzedzeń, bo nawet jak dostajemy tą nową wiedzę, taką nową sytuację, jesteśmy dyskryminowane albo robimy coś źle, albo nauczono nas coś źle robić, nie bójmy się zmienić, tak? Nie bójmy się rozmawiać. Myślę, że to, co powiedziała Ola, tak, że no, szukajmy jakby, rozmawiajmy nawet, może niekoniecznie idźmy do terapeuty, bo to jest takie zawsze, ojej, też strach, ale rozmawiajmy z koleżanką, z przyjaciółką, z matką, z kimś, do kogo mamy zaufanie. To jest właśnie kolejne moje pytanie. Jeżeli jest osoba, która czuje, że chciałaby coś zmienić, ale nie wie, jak to zrobić, albo nie czuje w sobie dość energii, siły, do kogo można się zwrócić? Zaczęła pani o tym mówić i dlatego to pytanie kieruję od razu do pani. Też w organizacji na przykład. Ja na początku zawsze rozmawiam z kimś, do kogo mam zaufanie, bo też bardzo często mam takie pytania od koleżanek, co jest dla mnie też no, ogromną satysfakcją, tak? Że jeżeli są jakieś problemy, nie wiem, osobowe, to wiele osób mnie pyta też, tak? Ale ja też pytam i być może to jest taki... zachęta, tak, że no nie wszystko wiemy, znaczy nie, nauczmy się korzystać z pomocy. Ja jestem osobą, która należy na przykład do tych najgorszych przykładów, że jestem Gosią Samosią i generalnie wszystko chciałabym zrobić sama. I to jest coś, to jest proces bardzo trudny, tak, żeby prosić ludzi o pomoc. Znaczy nie bój się zapytać, tak, być może ktoś ci po prostu doradzi lepiej. To niekoniecznie musi być niesamowity jakiś autorytet. To może być twoja koleżanka z pracy, twoja przyjaciółka, twoja matka, babcia, wujek, stryjek. No, do kogoś, do kogo masz zaufanie, że cię nie wyśmieje i że nie pogłębi tego stanu. Wydaje mi się, że to jest kluczowe. Pani Doroto, a czy u was w PWC są jakieś programy mentoringowe? Bo chciałam zapytać, czy mentor, czy szukanie mentora w pracy, sponsora, mentora, to słowo sponsor w Polsce ma złe konotacje, ale po angielsku to jest tak, znana praktyka.
Czy mogłaby Pani o tym troszkę powiedzieć? Tak. Znaczy wspominałaś na początku, że przejdźmy mamy, na to. Właśnie, że mamy taki program PWC for Women i faktycznie on powstał z takiej obserwacji potrzeby wspierania kobiet w ich karierze, ale tak na różnych poziomach. To znaczy z jednej strony to są inspiracje, czyli pokazywanie kobiet, którym się udało i z wewnątrz, i z zewnątrz. To jest też bardzo ważne. Jak widzimy inne kobiety, którym się udało, bierzmy od nich, korzystajmy, inspirujmy się. Druga warstwa to są warsztaty, czyli warsztaty takie już wokół na przykład właśnie marki osobistej, wokół storytellingu, o którym tutaj Ola też opowiada, czyli w ogóle jak mówić, jak siebie pokazywać. Ale trzecia warstwa bardzo ważna to jest mentoring. I właśnie mentoring na różnych szczeblach. To znaczy te kobiety, które są bardziej doświadczone, one bardzo chętnie dzielą się tym swoim doświadczeniem, bardzo chętnie o tym rozmawiają. My widzimy po prostu zainteresowanie z obu stron, a dziewczyny, które są na wcześniejszym etapie kariery mogą się zainspirować i u nas jeszcze bardzo ważnym elementem tym mentoringowym jest też element w ramach Parents at PwC dla dziewczyn, które wracają z urlopów macierzyńskich. One też potrzebują takiego, wiecie, wzmocnienia, takiej pomocy właśnie w tym, żeby odnaleźć swoje miejsce i właśnie z odwagą mówić o sobie dobrze. Olu, gdzie szukać pomocy? Oczywiście zapraszam na warsztaty. Tu mała autoreklama. Ale też, wiecie, ostatnio prowadziłam warsztaty w ramach kręgów kobiet. I to było bardzo niezwykłe doświadczenie, bo te kręgi kobiet to jest coś takiego, co myślę odbiega od wszystkiego innego, jeśli chodzi o to, o czym my mówimy w kwestii zaufania. I te kręgi oczywiście mogą być w pracy, te kręgi mogą być w jakichś instytucjach. Trochę jak teraz przechodzi Marzena Mazur i tam z tyłu i myślę sobie, że w jakimś sensie nawet to się nazywa klub kobiet mówiących na głos, ale w jakimś sensie może on też jest kręgiem, żeby szukać takich miejsc, gdzie rzeczywiście budują się takie kobiece wspólnoty. I muszę wam powiedzieć, że dzięki temu, że na tym kręgu, na którym ja byłam, naprawdę obowiązuje zasada i zaufania, i dyskrecji, jakiegoś takiego wspierania się, jakby część z osób, które tam były w tych swoich historiach, doszło do jakichś bardzo przełomowych obserwacji i były, wiecie, i łzy, i takie poczucie, że nigdy wcześniej o tym nie potrafiłam mówić w taki sposób albo nie widziałam tego w taki sposób. Wydaje mi się, że rzeczywiście zwrócenie się do kobiet jest tu bardzo ważne, ale ja bym powiedziała, że zanim jeszcze wykonamy ten krok, fajnie jest obserwować. Mhm. I obserwować nie z poczuciem, że o Jezu, to, bo wiesz, jak Dorota mówisz, że obserwujemy te dziewczyny, którym się udało, to czasami, tak jak trochę mówiłam już wcześniej, mamy takie poczucie, no im się udało, ale wiadomo, no one miały, a łatwiej, wiadomo, one już awansowały, one jakieś i tak dalej. I że fajnie by było obserwować, co one konkretnie zrobiły, co one mówią o sobie, jak to w ogóle wygląda. I chciałam też powiedzieć, że naprawdę moimi wielkimi nauczycielami tego, jak mówić o sobie dobrze, byli mężczyźni. I obserwowanie mężczyzn, i słuchanie ich, i zastanawianie się, co on ma takiego, że on tak może. I okazało się, że on nic nie ma takiego, co on tak może, czego ja bym nie miała, tylko on umie powiedzieć o sobie, jestem z siebie dumny. Jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Cieszę się tym, że ta nasza fantazja na temat tych mężczyzn, którzy tylko, wiecie, napinają muskuły, stroszą piórka i że oni są jacyś niedobrzy, bo oni się tylko chwalą, a my musimy siedzieć tam cichutko, to jest tylko fantazja. I jak zobaczymy w mężczyznach ludzi, którzy też mają swoje wątpliwości, też mają swoje problemy, ale umieją trochę inaczej do tego podchodzić, a moja koncepcja jest taka, że umieją do tego podchodzić inaczej, bo częściej używają czasowników i częściej są widziani przez pryzmat tego, co robią, a kobiety częściej są widziane przez pryzmat przymiotników i tego, jakie są. I to jest oczywiście jakieś lingwistyczne podejście. Wiesz co, to nawet nie jest lingwistyczne podejście, ja bym powiedziała, że to jest bardzo głębokie, jakby że te przymiotniki i te czasowniki to jest oczywiście tylko emanacja tego, jak różne mamy podejście do siebie. Ola, ale o języku chciałam też porozmawiać, bo to jest ciekawy temat, bo chciałabym przejść teraz na poziom taki praktyczny, jak o sobie mówić dobrze i przejdźmy do jakiejś sytuacji takiej, w której wszystkie jak tu jesteśmy i wszyscy jak tu jesteśmy pewnie się kiedyś znajdziemy albo znaleźliśmy się. Prezentacja swoich dokonań w firmie, tak? Macie pójść i zaprezentować
co zrobiliście, swój projekt, albo pójść do szefa i przekonać go do swojego pomysłu. Albo taka sytuacja, w której każdy był, czyli rozmowa o pracę. Tak? Kiedyś, jeżeli ktokolwiek z nas startuje na jakieś stanowisko, musi powiedzieć coś o sobie. I też od pani Małgorzaty chciałabym zacząć, bo rozumiem, że pani jest też po tej drugiej stronie czasami, słuchając tych młodych osób. Tak, jestem często po drugiej stronie. To chyba jest najtrudniejszy moment w życiu młodej osoby, żeby właśnie na spotkaniu powiedzieć o sobie w samych takich, może nie superlatywach, ale powiedzieć o sobie dobrze. Ale jak to zrobić? Co by pani poradziła? Co ja bym poradziła? Znaczy, poradziłabym przede wszystkim porozmawianie ze sobą, to znaczy przed spotkaniem na przykład. Przygotowanie się. Zawsze trzeba się przygotować. To, co jest na papierze, to jest na papierze. Spójrzmy się w lustro, albo najlepiej porozmawiajmy o tym, jak się przygotowują aktorzy do odgrywanych scen. Porozmawiajmy z kimś, do kogoś, albo mamy zaufanie, albo nie mamy, ale ktoś to będzie odbiciem po prostu naszych rozmów, tak? Tego, co mówimy. I wydaje mi się, że to jest chyba jedno z najważniejszych. Ja sama ze sobą rozmawiam przed każdą prezentacją, którą robię, nigdy nie przychodzę nieprzygotowana. Znaczy, ja zawsze przećwiczę tą prezentację. Bardzo często też pytam, jeżeli to jest prezentacja z ogromną ilością osób innych, żeby mnie wysłuchali. Znaczy, proszę, żeby mnie wysłuchali i powiedzieli krytycznie, co robię nie tak. Natomiast to taka rozmowa ze sobą albo z kimś na temat, co chcemy powiedzieć. I też no, przećwiczenie tego po prostu. Jasne, bardzo fajne, praktyczne słowa, jakie używać, jakie nie używać, jakim językiem mówić. Ja się zgodzę całkowicie, że przygotowanie tutaj jest bardzo ważne. Naprawdę, przećwiczenie tego, co chcemy powiedzieć. Ale ja wam mogę powiedzieć o takim triku, który ja sama stosuję. Poza przygotowaniem merytorycznym, które jest oczywiście najważniejsze, jest podstawą i tym, żebyśmy mówili z przekonaniem o tym, co chcemy zaprezentować, to ja często sobie mówię przed takim spotkaniem, że przygotowuję sobie, że chcę powiedzieć, z czego się cieszę i na czym mi zależy. Ale myślę o tym też wcześniej. To znaczy, że na przykład tak jak dzisiaj, cieszę się, że mimo tej sytuacji na zewnątrz spotkałyśmy się na żywo, bo to jest świetny kontakt. Zależy mi na tym, żeby każda z uczestniczek tutaj i tych, które się włączają, coś dla siebie wyniosła z tej prezentacji. Super. Wiecie, jak te dwie rzeczy powiem na początku, to naprawdę i przyciąga uwagę, a po drugie, to jestem ja. Jeżeli przemyślę o tym, z czego naprawdę się cieszę i na czym naprawdę mi zależy, pokazuje część mnie. Super, rada, fajna rada, bardzo, bardzo praktyczna. Postaram się stosować. Olu, jakich słów używać? Jakie błędy popełniamy, mówiąc o sobie? Okej. Moja ulubiona fraza to jest, miałam sukces, zostałam szefem działu, ale to był taki malutki dział. Teraz, wiecie... Umniejszanie się. Tak, niech rzuci kamieniem, kto nigdy tego nie zrobił, albo napisałam jakąś taką, napisałam taką książkę, jakąś taką... Książeczkę. Książkę, wiecie, taki poradnik. Czyli nie umniejszać się. Myślę, że nie umniejszać się to trochę za mało, to znaczy warto pomyśleć sobie, jakby właściwie znowu wyjdę na Funke Researchu i może to jest szkoła Newsweeka, bo kiedyś w nim pracowałam, ale research is the king. Można też powiedzieć sobie research głupcze. I polega to na tym, że ja muszę sobie znowu zadać te pytania, po co ja tam idę? Po co ja chcę taką pracę? Jest też takie pytanie, które możemy sobie zadać, jak ta sytuacja buduje moją historię i też jak ja buduję historię innych osób, nie? W co ja się wpisuję. To, co wydaje mi się ważne, to to, że bardzo często, zwłaszcza jakby jak mówisz o prezentacji dokonań, że czasem pokazujemy je jakby trochę bez kontekstu, nie? Czyli tam, mój dział zarobił 100 milionów. No i wydaje się dużo, ale może niekoniecznie, bo może inne działy zarobiły po 200. Więc dla mnie to jest bardzo ważne, żeby umieszczać to, o czym mówię, w kontekście. I dzięki temu my możemy też siebie same zaprezentować, wiecie, rzucić takie światło, jakie potrzebujemy na dane fakty. Jak tworzymy opowieść, to ta opowieść zawsze jest pewną selekcją. Nie sposób opowiadać, wiecie, minuta po minucie. Mam przykład. Jak mówisz o tym, przyszedł mi do głowy, mówię tak, no co ja bym powiedziała, Ola? No, na przykład zrobiłam pismo 2 lata temu na spadającym rynku, gdzie wszystkie tracą, a moje
Sprzedaje się, wzrosło, tak? I to jest bardzo duży sukces. Jak ktoś się zna na rynku prasy, to jest to duży sukces, tak? Wszystkie pisma tracą, a ja nie dość, że zrobiłam, przekonałam moich szefów, że warto jeszcze jakieś pismo otwierać nowe, to jeszcze okazało się, że jest, że zrobiło break-even po pierwszym roku. Tak, więc tak. To jest bardzo, słuchajcie, nie przyszłoby mi to do głowy, gdybyś tego nie powiedziała, że trzeba to umieszczać w kontekście, powiedzieć, cały rynek spada, ja robię coś, co rośnie, tak? Więc to jest bardzo dobry, bardzo dobra rzecz. Jeszcze jakich słów, słuchajcie, nie używać? Wydaje mi się, że często sama używam, chciałabym powiedzieć, powiem wam, tak? Powiem wam coś, albo zaprezentuję wam coś, czyli więcej tych czasowników, prawda? A nie, że to może bym, zastanawiam się, czy dobrze byłoby, może pozwolicie mi, że pokażę coś, tak? Bardziej stanowczo mówić. Albo też poradzę sobie, a nie na zasadzie, no nigdy tego nie robiłam, ale może sobie poradzę. Może spróbuję. Może spróbuję, dokładnie. Jeszcze jedno, co ja słyszę bardzo często, że dziewczyny mówią my zrobimy, zrobimy, tak, spróbujemy. A mężczyźni mówią ja, zrobiłem. Tak. Udało mi się, dokonałam. Udało mi się, nasze ulubione. Tak, udałam. To też, ktoś mi na to zwrócił uwagę, bo też napisałam gdzieś na mediach społecznościowych, że w pandemii udało nam się oczywiście z zespołem zrobić magazyn. I ktoś mi, jakiś facet zwrócił mi uwagę, Ola, nie udało ci się, po prostu jesteś świetna i zrobiłaś to mimo przeciwności, tak. Ale rzeczywiście są słowa, które nas blokują, które mają konotacje dla odbiorców, dla tych, którzy nas słuchają, z których nie zdajemy sobie sprawy, mówiąc. Często są takie wypełniacze w ogóle, jakby sukces, nie? Albo jakby wzrost tam osiągnęłam, jakby, tak zrobiłam jakby budżet. Zrobiłam taką gazetkę. Jakąś gazetkę, jakby książkę, ale właściwie poradnik. Wiecie, te wszystkie słowa, które tak naprawdę odbierają rangę i wagę temu, co mówimy. Więc trzeba, tak jak mówiłyście, zastanowić się i przygotować, i ponieważ te słowa są nawykowe, no po prostu oduczyć się, co jest pewnie ciężką pracą. Mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Bardzo dobrze, bo to są przykłady. Chciałam swoją krucjatę antyprzymiotnikową tu pociągnąć. Proszę. Otóż o co mi chodzi z tymi przymiotnikami? Chodzi mi o to, że kiedy używamy czasowników, to zwracamy uwagę na to, co rzeczywiście się wydarzyło. Trochę tak jak w filmie, jak oglądamy film, to jak widzimy bohatera, to ten bohater coś robi, a my wyciągamy z tego wniosek. Nie, bohater nie ma koszulki, jestem kreatywny i dyspozycyjny. Mm-hmm. Nie? Tylko maluje obraz i my z tego wyciągamy wniosek, o, jaki twórczy. I chciałabym zwrócić uwagę na to, że my też możemy robić to samo. Czyli możemy od razu dawać dowody na to, jakie jesteśmy, prawdziwe argumenty, a nie oczekiwać od innych, że kiedy my rzucimy taki przymiotnik, no właśnie, mój ulubiony, sama jestem kreatywna, czyli na przykład właśnie jestem kreatywna, to nic nie znaczy. Nie, to nie jesteśmy w stanie tego przełożyć na nasze doświadczenie, ale powiedzenie, stworzyłam taką nietypową kampanię na Facebooku na święta, że nagle wszyscy pracownicy śpiewali kolędy, to już jest zupełnie co innego. I jeśli mogę posłużyć się przykładem bardzo krótkim, znowu jestem na warsztacie, warsztat dla młodych dziewczyn studiujących najczęściej na kierunkach ścisłych. Mówię im, mamy zadanie, żeby się przedstawić i żeby to zadanie robią w trójkach, opowiadają sobie o tym, kim są i na końcu mają o sobie nawzajem opowiedzieć. I mówią właśnie, to jest Krysia. Krysia jest dyspozycyjna, ambitna i nie boi się wyzwań, a tam jest Marysia i Marysia z kolei jest, lubi, tam, nie, zależy jej na sukcesie i jeszcze na czymś. I ja po trzecie już nie wiem, o kim jest mowa i mówię, nie, wróćmy. Ale co wam te osoby wszystkie o sobie powiedziały? I nagle okazuje się, że siedzimy na sali z dziewczyną, która organizowała obozy astronomiczne dla dzieci, sama mając 17 lat. Że siedzimy na sali z dziewczyną, która zorganizowała w Polsce duży festiwal literatury ukraińskiej, na który zaprosiła znanego pisarza, bo powiedziała mu, że ma fajny czerwony sweter i on ją zapamiętał. Rozumiecie? I że albo dziewczynę, która w wieku 15 lat z Warszawy wyprowadziła się do Słupska sama, bo chciała trenować więcej jazdy konnej, a teraz studiuje stomatologię. Wow. Nie? To są osoby, to są żywi ludzie. I czujesz ten drive, tak? Tak, ja od razu jakby chcę wiedzieć więcej. I
myślę, że mówienie o tym, co się zrobiło i nawet zakodowanie sobie w głowie więcej czasowników niż przymiotników pozwala nam, wiecie, odetchnąć pełną piersią. Mhm. Fajne rady, słuchajcie. Rozmawiamy o języku, a jest jedno takie słowo, na które wiele mentorek czy osób, które zajmują się rozwojem kobiet, też mówieniem o swojej pewności siebie i prezentowaniem się, zwraca uwagę, a mianowicie takiej nadużywaniu słowa przepraszam. I chciałam was zapytać, czy same to robicie, czy macie ten problem, bo ja mam. Ewidentnie, na przykład jak ktoś wpadnie, to wynika też z wychowania absolutnie w moim przypadku, bo jak po prostu tak zostałam wychowana, że jak wchodzę w jakąś sytuację niewygodną społecznie, to ja przepraszam. Niezależnie od tego, czy ja jestem winna tej sytuacji, czy nie, ale na przykład jak ktoś wpadnie na mnie na ulicy, to ja mówię, oj, przepraszam. Ale to ktoś na mnie wpadł, ja po prostu szłam sobie ulicą. I tak, tak funkcjonujemy, tak jesteśmy nauczone, tak wygląda grzeczność, jakieś dobre wychowanie, ale chciałam zapytać, czy to pomaga i czy jak byście oceniły ten nawyk mówienia, przepraszania w mailach za wszystko, czy w sytuacjach społecznych, codziennych, w kontekście tego, co mówiłyśmy wcześniej, pewności siebie i języka. I znowu zapraszam panią Małgorzatę może. Przepraszam, ale poproszę panią teraz. Ja też przepraszam. No ja bardzo wiele lat nadużywałam tego słowa. Ja mam taką dosyć nietypową historię, bo zostałam w wieku 20-kilku lat rzucona na głębokie wody i pojechałam na 2 miesiące na głosowanie na wschodni Timor. Na początku nie wiedziałam nawet, gdzie to jest. I potem pracując dla ONZ-u zostałam tam prawie 2 lata. I to była taka dla mnie nauka, bo musiałam zarządzać bardzo dorosłymi ludźmi, dużymi organizacjami. Nauczyła mnie bardzo dużo pokory, ale też chyba nauczyła mnie wtedy, że słowo przepraszam powinniśmy używać wtedy, kiedy ono rzeczywiście jest potrzebne. Tak? Także to nie jest tak, że ja mówię, że nie wolno mówić przepraszam, trzeba mówić, trzeba uczyć środowisko też, żeby mówiło przepraszam. Natomiast wydaje mi się, że tak, dlatego wspominam o tym swoim incydencie, znaczy może to nie był incydent, to było kluczowe zdarzenie w moim życiu, które jakby zmieniło w ogóle moją percepcję samej siebie. Bo okazało się, że jako 20-kilkuletnia dziewczyna byłam w stanie zdobyć sobie szacunek ludzi. I niekoniecznie słowo przepraszam buduje ten szacunek, prawda? Mhm. Pokażmy, że po prostu potrafimy. No ja się rzuciłam z motyką na słońce. Przez wielu byłam uznawana jako taka crazy girl z Polski, która po prostu zdecydowała się przyjąć stanowisko koordynatora w jednym z najtrudniejszych, jak pamiętacie, to było strasznie dawno temu. To był 99 rok, kiedy Timor Wschodni odłączał się od Timoru Zachodniego i tam była regularna wojna. Więc ja musiałam przejść trening wojskowy, prawo jazdy wojskowe, taki totalny hardcore, tak? Który po prostu zbudował moją niezależność. Ja już byłam po Sorbonie, po doktoracie na psychologii, bardzo wcześnie zaczęłam. Nie dlatego, że byłam jakoś super zdolna, po prostu bardzo wcześnie wszystko zaczęłam. Oczywiście nie dlatego. A, no właśnie, to jest moje ulubione sformułowanie, więc widzicie. Nie dlatego. To w ogóle... To jest tak, dziękuję bardzo. I wróciłam do Polski i w Polsce spotkałam się, mimo że znałam 5 języków, byłam po doktoracie na Sorbonie, pracowałam w bardzo trudnych warunkach wojskowych, na równi z facetami albo wyżej, raportowali do mnie żołnierze generalnie. Przyjechałam do Polski do pracy w amerykańskiej firmie i startowałam do pracy razem z kolegą, z przyjacielem, który jeszcze nie miał skończonych studiów. I on dostał 30% większe wynagrodzenie niż ja, o to czym się natychmiast dowiedziałam. Więc to straszne jest. I zamiast pójść wtedy i powiedzieć o tym, to generalnie tłumiłam to w sobie. I ta praca mnie tak... Tam startowałam na stanowisko szefa PR-u, potem zostałam szefem marketingu, natomiast ciągle miałam jakiś zarzut, nie wiem, za dobrze wyglądam, tam wtedy był kryzys w Azji, więc sobie trochę jedwabnych kostiumów nakupowałam, więc chyba wyglądałam trochę inaczej, ale generalnie zszarzałam, to znaczy z młodej, fajnej dziewczyny chodzących w kolorach wpadłam w jakieś po prostu szarości, wieczne spodnie, tak? I ja ciągle się po prostu ukrywałam. Tak, już nie mówię o tym, że w ogóle makijaż to w ogóle dla mnie to była wyższa szkoła jazdy, więc włosy w kitkę i tak naprawdę, żeby mnie nikt nie widział.
I spotkałam się z moim byłym szefem, Matthew Kahane, dla którego pracowałam w ONZ-cie, który też mnie tak, ja zawsze potrzebowałam takich ludzi, to zawsze byli mężczyźni. W podstawówce był to nauczyciel matematyki, gdzie same pały dostawałam, potem zdałam olimpiadę, że oni po prostu mi jakoś tak dawali kopa. Mówi, Małgosiu, no ale przecież ty zarządzałaś tutaj największym terytorium. Co się z tobą stało? Bo ja powiedziałam, że tutaj tak nie do końca mi się chyba to wszystko układa, tak? Że nie poszłam w humanistykę, ja generalnie jestem po aktorstwie, tam chciałam być tutaj gwiazdą alternatywnych teatrów, no ale to po prostu nie zadziałało. I to ten mężczyzna mi powiedział, że coś jest ze mną nie tak. Prawda? Więc ja potrzebowałam kogoś, natomiast nikt inny, znaczy w Polsce, jak przyjechałam, to naprawdę dla mnie to był jeden z większych takich szoków i dlatego od tej pory walczę o to, żeby po prostu o tym mówić, tak? Mm. I ja nie mam problemu z wyjściem ze spotkania w wieku też przed 30, ze spotkania z prezesami dużych instytucji i tak dalej, bo pan, którym byłam w czarnym garniturze, w czerwonych butach, powiedział mi komplement, że mam równie piękne usta jak moje buty czy coś takiego. No, w każdym razie było to totalnie nie na miejscu, więc ja pracując w tej amerykańskiej korporacji, zarabiając mniej niż ten mój kolega, zamknęłam kajet, powiedziałam, że ja z tego spotkania wychodzę. I ja wyszłam z tego spotkania, byłam przekonana, że zostanę zwolniona. Ale nie zostałam zwolniona. Generalnie wszyscy powiedzieli, że pan odebrał nauczkę. Dobrze. Tak. Natomiast to było... Ja potrzebuję cały czas ciągle zachęt. I tak jak powiedziałam przed chwilą, prawda? No, znałam 5 języków, miałam 25 lat, no i co z tego, że zrobiłam... Na Sorbonie uważali, że w ogóle super, natomiast ja nie potrafię ciągle, prawda, tego powiedzieć, słuchajcie, no jestem super. To jest bardzo trudne, dlatego że no ciągle potrzebuję, ciągle mam jakieś porażki, tak? Ja, moje życie to jest pasmo sukcesów, pasmo porażek jednocześnie. Tak? Ale to fajne, co powiedziałaś, bo ja rozmawiając z wieloma kobietami sukcesu, robiąc wywiady, robiąc pismo, zresztą też pismo jest jedną z takim moim hobby właściwie, bo moja praca polega na czymś innym. To pismo, które odniosło taki sukces? Tak, tak. Jest takim twoim hobby? Jest moim hobby. Ja jestem dyrektorką do spraw treści płatnych w Reniedaxe Springer w całej dużej korporacji i wszystkie marki typu Newsweek, Forbes, Przegląd Sportowy, Fakt, Komputer, Świat, Autoświat i tam inne. Zarządzam nimi, jeśli chodzi o takie treści płatne, czyli te, które kupujemy za subskrypcjami. W ogóle moją takim nowym konikiem i rolą jest to, żeby przenieść te stare brandy do świata cyfrowego, jeszcze żeby były jakościowe i żeby ludzie za to płacili, tak jak za Netflix. Więc to jest taka dygresja. Ale wracając do tych kobiet, z którymi rozmawiam, i to przypomniało mi, co pani mówiła, że jest ten taki moment, wszystko mi się udaje, moja kariera odpaliła, potem ciężko pracowałam, potem zrobiłam to. I to już jest, to są kobiety, które już ładnie o sobie mówią i potrafią opowiadać o swoim sukcesie, ale warto też mówić o porażkach, słuchajcie, tak jak teraz. Dlatego, że ja uważam, że szczególnie młodym osobom, ja też mam studentów, studentki, warto mówić, że w moim życiu też były gorsze lata, gorsze porażki, jakieś głupie rzeczy, które robiłam, coś, co mnie cofało w karierze, jakieś błędy. Ale nie dlatego, że się tym chwalę. Nie, do dzisiaj nie czuję się z tym dobrze. Ale to pokazuje, że tak samo jak z mówieniem o sobie, my się uczymy pewnych rzeczy, ale to jest proces. To nie jest coś takiego, że pewnego dnia Ola Karasińska nauczyła się robić media. Nie, robię to od 20 lat, raz lepiej, raz gorzej. Ale prawda? Tak samo jedna, z tą pewnością siebie. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, tak jak ja, jaką krytykę wobec siebie słyszałam często. Ja jestem dynamiczna, to widzicie, nie? Ja się strasznie angażuję, jak coś tam opowiadam w ogóle. Generalnie podchodzę do wszystkiego tak bardzo... dużym, całą sobą. Nieważne, co zrobiłam, jaką transakcję, jak świetnie to przeanalizowałam, ciągle słyszę, no wiesz, Małgosia to jest taka świetna relacyjnie, ona tak świetnie sprzedaje, tak? No ale analityczne cechy to ma ten Józek, czy tam Franek, czy ktokolwiek inny, tak? Że jakby ja tak naprawdę miałam iść na matfis, tak? Poszłam do humanistycznej szkoły, bo mój tata był inżynierem i powiedział, że musiał być inżynierem, bo wybuchła wojna, znaczy było po wojnie, musiał odbywać mosty, ale tak naprawdę jest wewnątrz humanistą, ponieważ zmarł, więc ja zdecydowałam, że jednak pójdę w stronę humanistyczną. I ciągle, całe życie słyszałam właśnie, że ja coś sprzedaję.
I to też jest coś takiego, że to jest taki, no taki paradoks, prawda? Że my czujemy, że przecież to, co robimy, no jest zrobione równie dobrze, jak robi nasz kolega, ale on zostaje doceniony w opinii później. Ty dostajesz taką samą premię jak on, ale jego największą zaletą jest analityczność, umiejętność analitycznego myślenia, tak jak ja bym po prostu nie myślała, tak? Ja wszystko, przez to moja intuicja kobieca, tak? I relacyjność. Znaczy to jest po prostu coś, co mnie doprowadza do szału do dzisiaj. Do dzisiaj. Po prostu fajna. Za fajnie. Pani Doroto, wróćmy do tego, to była fajna opowieść, fajna dygresja i wydaje mi się, że też fajna taka mądrość, żeby mówić też o porażkach otwarcie, bo nic nie jest takie proste, jak często w pismach kolorowych się sprzedaje, te takie ckliwe historie, tam byłam biedna i smutna, a za chwilę byłam milionerką i miałam tam 10 dzieci, męża i jacht. Nie ma tak w życiu. Pani Doroto, wracając do przepraszania, jak sobie z tym radzić? Jak pracować nad tym? Okej, to ja tutaj o dwóch warstwach powiem. To przepraszanie to jest pewnie temat rzeka, więc można by to o tym mówić pewnie przez cały panel, ale ja powiem o dwóch warstwach. Pierwsza to jest ta nawykowa. Mhm. I to jest jedno z takich słów, które jesteśmy na dużym spotkaniu, z czymś się nie zgadzamy i mówimy, przepraszam, ale... I ja sama się na tym łapałam. Po co zaczynać od przepraszam, bo to wprowadza dysonans. I wiecie, jak sobie to zamieniłam na słuchajcie albo słuchaj. Można sobie to jakby w głowie powiedzieć, zamiast przepraszam, powiem słuchajcie, ale jakby treść ta sama, przyciągam uwagę dużo lepiej niż słowem przepraszam. To jest taki prosty trik. Tak, prosty trik na to takie przepraszam nawykowe. Każdy musi swoje słowo w zamian znaleźć, ale to może pomóc. Natomiast powiem o przykładzie z pracy, a propos tego, że to przepraszam nie do końca tak działa i też, że kobiety często przepraszają za nie swoje jakieś przewinienia, tak jak z tym zderzeniem się ktoś na ciebie wpada na ulicę, a ty przepraszasz. Opowiem taką sytuację od nas z pracy. Jestem umówiona z menedżerką zespołu, dziewczyną, że powiedzmy do środy ma mi coś dostarczyć, raport, żebym ja miała jeszcze czas, żeby go sprawdzić. I dostaję go w środę po południu z takim hasłem. Przepraszam, że na ostatnią chwilę, ale wiesz, klient nam późno dostarczył dane i wiesz, no przepraszam, że ci wcześniej nie dałam znać, ale zespół mi też wcześniej nie dał znać i ja, słuchajcie, odbieram to jako co tam się dzieje. W ogóle, czy oni nie panują nad tym projektem, podczas gdy w rzeczywistości dostaje wszystko na czas. I rozmawiałyśmy potem o tej sytuacji i ja właśnie powiedziałam, że słuchaj, ja to odebrałam jako jakiś chaos na tym projekcie i przepracowałyśmy to. I ta dziewczyna doszła do tego, że może ona powinna przyjść i powiedzieć, słuchaj, nie taki był plan, że dostaniesz to na ostatnią chwilę. Chciałam, żebyś wiedziała, że tutaj trochę klient nam dostarczył później dane. Ale poradziłam sobie. Zespół też, tak. Ale na przyszłość postaramy się bardziej nad tą stroną komunikacyjną pracować, więc tu jest raport. Więc wiecie, że tak naprawdę tę samą sytuację można w zupełnie inny sposób zakomunikować i osiągnąć to samo, bo ja też bym się dowiedziała, że to klient za późno, że to zespół trochę nie dowiózł, ale też jest z tego taka trochę lekcja na przyszłość. Olu, jak nie przepraszać za wszystko? Wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na to szerzej, to jak was słucham, dziewczyny, to jest trochę emanacja takiego... czegoś, co się nazywa emotional labor, czyli taka praca emocjonalna, którą często obarcza się kobiety, albo raczej kobiety obarczają same siebie, czyli dbałość o atmosferę. Mm-hmm. Czyli jeżeli po prostu zbije się szklaneczka i komuś się wyleje kawka, to kto powinien, kto o to zadba, nie? No od razu czujemy się odpowiedzialne za to, ale nie dlatego, że jakby jesteśmy, wiecie, nie dlatego, że tak sprzątamy kompulsywnie, tylko dlatego, że chcemy, żeby było miło. I wydaje mi się, że to jest jakiś taki, wiecie, głębszy obszar, który fajnie by było przeanalizować. Czy ja muszę czuć, czy ja muszę tą relację budować w taki sposób, żeby było miło? Czy to jest moja odpowiedzialność? Ja z kolei chciałam też podzielić się taką historią mailową z kolei. Mhm. Że ja miałam zwyczaj, myślę, że podobny do twojego, to znaczy pisania o tym, że dużo różnych rzeczy, które spowodowały, że na przykład trzeba przesunąć termin spotkania. I któregoś dnia to było spotkanie, w którym miałam uczestniczyć ze swoim byłym partnerem, bo razem pracowaliśmy. I on mi pisał, a co ty napisałaś? Napisz po prostu, proszę o przełożenie terminu spotkania. A nie tam książkę. I nie było żadnego przepraszam. I wiecie, ja od tego czasu
piszę dużo krótsze maile. I jeszcze się nie spotkałam z tym, żeby jasno sformułowana wiadomość, pozbawiona bardzo długiego wstępu narracyjnego o tym, dlaczego ja ją właśnie piszę i jeszcze zakończenia i przepraszam gdzieniegdzie, żeby kiedykolwiek została źle odebrana. A ja też czuję się dużo swobodniej i dużo, jakby mam większą taką, wiecie, większą siłę w tym, żeby jakby mówić to, co dokładnie myślę, w żaden sposób nie obrażając nikogo, ale też czując, że mam prawo wypowiedzieć się tak, jak naprawdę to z mojej strony wygląda. Bo przecież po co my się komunikujemy? My się komunikujemy po to, żeby ustalić jakiś zbieżny, najczęściej, nie zawsze się to udaje, ale jakiś zbieżny ogląd sytuacji. Więc jeśli ja zacznę zaciemniać tą moją, to trochę tak jak z tą twoją wiedzą o tym, że zarabiasz mniej, jesteś z tego powodu sfrustrowana i zła, ale nie mówię o tym, czyli tak naprawdę nie komunikuję jasno, jak ja widzę świat, jak ja widzę ten wycinek rzeczywistości, a ponieważ go nie komunikuję, to inni jakby bazują na tym, co ja powiedziałam. Nie domyślają się, że kurczę, pewnie Małgosia się o tym dowiedziała, teraz chyba jest trochę zła, może coś wymyślimy. Spróbujmy może dać jej kwiaty. Tak, pełna zgoda. Ja jeszcze przyszło mi, jak rozmawiamy, coś takiego do głowy, że ostatnio miałam taką sytuację na spotkaniu, że ktoś powiedział, że ja bym chciała pracować z panią, pani Małgosiu. Ja powiedziałam, ale może tutaj z taką instytucją, no to jest taka trochę brzydsza narzeczona. I kiedyś pewnie bym opowiadała o tym jako anegdotę i tak dalej, napisałam po prostu maila. Szanowny panie, dziękuję uprzejmie za spotkanie, natomiast tego typu porównania, jakby bardzo bym prosiła o nieużywanie tego typu porównań, bo ja się czuję niekomfortowo jako kobieta na tych spotkaniach. Wydaje mi się, że to, czego się nauczyłam, tak odrobinkę. Coś, czego się nauczyłam, w czym jestem dobra, to komunikowanie sytuacji w bardzo grzeczny sposób albo w normalny sposób, znowu, tak, o tym, że coś jest niekomfortowo. Coś, tak, czyli stawianie granic, słuchajcie, tak, coś, z czym też mamy zawsze problem, ja też się tego uczyłam. Mówienie jasno o swoich potrzebach, o swoich poglądach i mówienie na przykład, wiesz, nie czuję się komfortowo ze sposobem, w jaki prowadzisz to spotkanie. Albo wiesz, nie traktuj tego osobiście, ale wydaje mi się, że mógłbyś to robić inaczej i daję ci przykład, jak chciałabym, żebyś to robił. Właśnie nie, jak chciałabym, żebyś to robił, tak? Więc można to zakomunikować. To, co Ola powiedziała i też było to dla mnie zaskoczeniem, nic się złego nie dzieje, jak zaczynamy komunikować i stawiać te własne warunki. I, czyli jak ty mówisz, chcę przełożyć spotkanie, niestety nie mogę się tym zająć, mam czas najbliższy za 2 tygodnie i tak dalej. I pewnie gdzieś w nas siedzi ta niepewność czy chęć zaspokojenia, bycia miłą dla wszystkich i zaspokojenia wszystkich potrzeb, że ktoś się obrazi, że będzie uważał nas, że nadęta, że niedostępna, albo tak, że zbyt stanowcza, tak? Nie, większość tych rzeczy się nie dzieje. Po prostu ludzie traktują nas tak, jest zajęta, tak? Musi przełożyć spotkanie, po prostu. To jest jedno, a jeszcze słuchajcie, można o tym myśleć też w szerszym kontekście, że my bardziej cenimy kobiety, które walczą i o siebie i bronią swoich wartości, bronią swoich granic i w dłuższej perspektywie bardziej właśnie doceniamy te, które stawiają te granice, niż te, które są po prostu miłe. Często tak, o nich nawet nie prawda, pamiętamy. To prawda. Słuchajcie, kończy nam się powoli czas, ale bardzo chciałabym poprosić was na koniec o polecenia. Bardzo uważam, że to warte, żeby jedne kobiety, szczególnie liderki, osoby, które mają doświadczenie, polecały czy lektury, czy filmy dokumentalne, czy webinary innym osobom, takim do rozwoju. Ja też się przygotowałam i coś przyniosłam. Bardzo krótko. Fajna książka, fajny serial, fajny webinar, fajny podcast. Co by pani poleciła? Wiecie co, ja powiem pewnie coś mało oryginalnego albo coś kontrowersyjnego w pewnym sensie. Jest taki serial, który wszyscy znają, Sex and the City. I jakkolwiek by to śmiesznie nie wyglądało, to był to serial, który ja pierwszy raz zobaczyłam w Nowym Jorku. I zaczęłam rozumieć, jak normalnie można mówić o pewnych sprawach, o intymnych sprawach, jak otwarcie. Tak, jakby zwrócić uwagę na język, który tam jest, to ten język jest bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy. Tak? To jest język, który mało tego, ja ten serial ciągle oglądam, żeby było jasne. Ten język jest ciągle aktualny. Tak?
Czyli pani Małgorzato, klasyk. Klasyk, się, ale krytyczny. Ale klasyk też, żeby krytycznie obejrzany. Krytycznie obejrzany, ale też warto go po prostu zobaczyć. Warto super zobaczyć, jak te dziewczyny po prostu między sobą rozmawiają, jak rozmawiają o mężczyznach, jak rozmawiają o sprawach intymnych, tak? I tam nie ma tego tabu, który jest w Polsce czasami bardzo taki, no aż ciężki, aż duszący. Więc wydaje mi się, że to dla mnie było bardzo super duże odkrycie. Pani Doroto, powiedz, książka, serial, podcast? To ja może też coś nieoczywistego, książkę i film bym poleciła. Kwiat pustyni, Waris Dilley. I powiem wam dlaczego. W zeszłym roku w ramach właśnie PWC for Women mieliśmy takie spotkanie z Waris Dilley. Była naszym gościem, prowadziłam z nią rozmowę. Słuchajcie, to jest dla tych z was, które nie znają Waris, to jest somalijska modelka, która opowiada, walczy z obrzezaniem kobiet, z takim rytuałem, który jest nadal obecny w Afryce. I ona opowiada swoją historię, historię przejmującą, w ekspresyjny sposób, z pełnym wachlarzem emocji. I mówię o tym dlatego, że nawet o trudnych rzeczach, jeśli mówimy z pełnym przekonaniem, z takim przekonaniem, że wiemy, dlaczego chcemy o tym mówić, to naprawdę jest to autentyczne i bardzo przekonujące. Bardzo dziękuję. Olu, polecenie? To ja bym, jedno jest śmieszne i jest taki kanał... Mikrofon. Przepraszam, jest taki kanał dziewczyny, która się nazywa Bailey Sarian, który ja uważam, że jest absolutnym master levelem w storytellingu, ponieważ jest to dziewczyna, która równocześnie pokazuje makijaż i opowiada detektywy, takie, wiecie, mrożące krew w żyłach historie. Crime stories. Crime stories. Cudowne. Jest to prześmieszne i uważam, że każdy powinien przynajmniej zmierzyć się z Bailey. A drugą rzeczą to poleciłabym wam wybranie sobie dowolnego TEDa. Ja często robię, jakby wybieram Brené Brown. Mhm. I przeanalizowanie, jak on jest zrobiony, takiego, który was porywa, takiego... Wypowiedzi macie, na tak. TED Talks. Tak, tak. I możecie zacząć od Brené Brown, dowolnego świetnie. Brené Brown i zobaczcie, jak ona to zrobiła. Fantastyczne. Jeżeli macie Netflixa, Brené Brown jest jeden z jej występów też na Netflixie. A ja, słuchajcie, przywiozłam dwie książki, nie wiedziałam, że tu będą. Aleksandry Więcki, Jak mówić o sobie dobrze, opowiedz swoją historię i rozwiń skrzydła w życiu i pozycja. A druga, Dorota Warakomska, Śmiało mów własnym głosem. To są dwie książki na ten sam temat, na którym miałyśmy panel. Dużo bardzo praktycznych poleceń, bardzo praktycznych ćwiczeń. Myślę, że nie trzeba iść do terapeuty i nie trzeba naprawdę uważać, że to jest jakiś straszny wysiłek. Mówienie o sobie dobrze, nauczenie się pewnych technik, absolutnie te dwie książki polecam. Oraz dla tych, którzy znają dobrze angielski, bardzo ostatnio zakochałam się w podcaście Michelle Obamy na Spotify'u. Jest bardzo mądry, rozmowy z kobietami, mądrej kobiety, więc tak, bardzo wam polecam. Słuchajcie, bardzo dziękuję uczestniczkom. Bardzo. Pani Małgorzata Walczak, pani Dorota Wolna i pani Aleksandra Więcka. Bardzo dziękuję również organizatorkom z sieci Przedsiębiorczych Kobiet za zaproszenie. Ola Karasińska, dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy. Czy teraz ja zapowiadam Gosię? Dzięki. Dzięki. Super. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. To teraz ja mam wielką przyjemność przedstawić wam kogoś, z kim pracowałam przez ostatnie kilka dni. Osobę, która dokonuje odważnych decyzji po to, żeby czuć, że żyje takim życiem, jakim chce żyć. I wystąpi w naszym formacie Be the Change, opowie swoją historię. Małgosia Górna, dyrektor w PricewaterhouseCoopers. Czy właściwie w PWC, bo teraz tak się mówi, nie? Dobra. Gosiu, chodź. I teraz jeszcze tylko wam powiem, i teraz ja oczywiście przeżywam największy stres i będę tu siedzieć przed sceną i płakać. Nie, nie będzie łez, a największy stres to ja, więc o to się, Olu, nie martw. Bardzo ci dziękuję. Witam was serdecznie. I tak na początek mam do was pytanie. Czy macie poczucie, że decydujecie o swoim życiu? Czy tak naprawdę idziecie z rytmem i tym, co się akurat dzieje? Ja powiem wam szczerze, że ja mam takie poczucie, że mi życie zawsze sprzyjało. Że zbieg okoliczności, zawsze
rzucało akurat dobre, ciekawe wyzwania po drodze. Ja pochodzę ze Szczecina, a propos dzisiejszego, wcześniejszej dygresji, że w Szczecinie są dziewczyny, które potrafią mówić o sobie. Zawsze studiowałam dwa kierunki. Działałam charytatywnie, zawsze aktywnie się udzielałam i te zbiegi okoliczności zawsze jakoś tak w moją stronę szły, takie miałam poczucie. Nawet czasami miałam wręcz nie dzięki moim wysiłkom, tylko po prostu tak się działo. I nawet ta praca w PWC, powiem wam szczerze, to był też przypadek, bo moja koleżanka zawsze chciała pracować w międzynarodowej organizacji, a że ze Szczecina do Warszawy było bardzo daleko na interwiu, no to złożyła za mnie tą aplikację, żebyśmy razem przyjechały. No i ona nie trafiła do PWC, ja już 17 rok jestem w organizacji, więc nawet w tym kierunku gdzieś ten los mi sprzyjał. Więc dostałam pracę w PWC. Przeniosłam się ze Szczecina do Poznania i znowu intensywnie kariera idzie, szła bardzo dobrze w dobrym kierunku. W międzyczasie wyszłam za mąż, akurat trafił się dobry kandydat. On jest dobry, absolutnie. Tak naprawdę pomyślałam sobie, że wiecie co, to był też pierwszy chłopak, z którym byłam na więcej niż dwóch randkach, czyli po prostu znowu ten los mi mocno sprzyja. Dwójka dzieci. Sukcesy zawodowe i w ramach awansów w PWC trafiłam do takiego programu mentoringowego, gdzie miałam okazję być shadowem Olgi Grygier-Zydiąc, która była wtedy ówczesnym prezesem PWC. I to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Przez dwa tygodnie krok za krok chodziłam za Olgą. Od rana, siódma rana, joga, 20 spotkania z klientami i miałam okazję obserwować, jak ona podejmuje decyzje. Jak ona świadomie podchodzi do działań i do tego, w jakim kierunku idzie. I to był dla mnie taki pierwszy moment, kiedy ja zaczęłam sobie zadawać pytanie, a czego ja chcę? Czy ten prąd to na pewno idzie w dobrym kierunku? I taki moment przełomowy dla mnie nastąpił pewnego dnia, kiedy siedziałam w moim Fordzie K, zielonym, takim jaskrawo-zielonym, wszyscy nazywali go Żaba, w ogóle na parkingu od razu było widoczne. I siedziałam na tym parkingu, właśnie odwiozłam dzieci do żłobka, do szkoły, siadam, za chwilę korki, już sobie myślę, tutaj na rondzie myknę, wiem jak tym razem ominę. I nagle przyszło takie olśnienie, i teraz tak już zawsze będzie? Tak kolejne dni, tygodnie, miesiące, tak ten dom, dzieci, żłobek, szkoła, korki, praca, dom. I wiecie co, no nie wiem jak, ale ja cały czas czuję to uczucie, że nie, takie wewnętrzne, nie, ja tak nie chcę, ja nie jestem na to gotowa. Ja mam takie poczucie, że ja w tym pędzie utknęłam. I ta nagła potrzeba zmiany, takiej świadomej zmiany do mnie dotarła. I ja wtedy siedząc w tej Żabie, na tym parkingu, ja podjęłam decyzję, że ja muszę wyjechać. To było tak oczywiste i tak nagłe, niespodziewane, że ja muszę wyjechać. Ta świadoma potrzeba zmiany. I w ramach PWC mamy program mobilności, gdzie mamy możliwość, istnieje możliwość wyjechania do każdego oddziału PWC na świecie. I to była ta zmiana, której ja potrzebowałam. Ja wiedziałam o tym programie i tak kropki mi się w głowie połączyły, to była ta zmiana. Ale ja nie chciałam wyjechać do jakiegokolwiek miejsca. Ja sobie to potem bardzo dobrze przemyślałam. Ja sobie przemyślałam, że to nie może być Londyn, czy gdzieś tam kolejny jakiś pęd. Ja chciałam wyjechać do Nowej Zelandii. Do Nowej Zelandii, jako kraju, który jest takim najbardziej społecznie rozwiniętym krajem. Jako kraju, który jest chyba jednym z najdalej położonych krajów od Polski. Jako takiego kolejnego wyzwania. I to w teorii brzmiało wszystko dobrze. Bardzo dobrze. Jest program, jest Nowa Zelandia, jest biuro PWC tam. No tylko, że w praktyce trochę gorzej, bo tam w ogóle nikt nie potrzebował nikogo. A już na pewno nie jakieś dziewczyny z Polski. Tutaj szef na miejscu mówi, że jest tyle roboty, gdzie tam? W ogóle nie ma szans. My się tu potrzebujemy. A jak zaczęłam ten pomysł, tak wiecie, sądować po rodzinie, to moja teściowa nie mogła przestać płakać. Absolutnie, że wiecie, że zbiorę dzieci, męża, no nie ma szans, nie ma szans, więc no nie było łatwo. Ale ja jak już sobie coś postanowię, to ja naprawdę mam mocne pęd, żeby to zrealizować, więc miesiące rozmów z biurem w Nowej Zelandii, może jednak potrzebujecie, warto zaryzykować, ja naprawdę mogę przynieść wam wartość. Szukania miejsc, kogoś na zastąpienie mnie tutaj w Polsce.
i rozmów z rodziną, wiecie, chusteczek, tony chusteczek, że to da radę, że my wrócimy na pewno. Trwało to długo, aż i pewnego dnia moja mama dostała diagnozę choroby nowotworowej. I wiecie, ja i wtedy tak pomyślałam, że no nie, to w ogóle ten pomysł był szalony od samego początku. To szczerze mówiąc w ogóle, to nawet nie ma miejsca przecież. I wtedy zaczęłam powoli się poddawać, także no to nie ma sensu. I właśnie od strony mojej mamy, od osoby, która w ogóle jedyna, która mogła powiedzieć nie, ja bym od razu nie pojechała, ja dostałam tak ogromne wsparcie. Ona powiedziała, ale w ogóle ty musisz tam jechać. Ja sobie nie wyobrażam, żebyś ty tam nie jechała. Ja w ogóle ciebie odwiedzę. Ja tu jest operacja, tutaj chemia, tak, ja ciebie odwiedzę. I to będzie dla mnie cel. I wiecie, dla mnie to był taki szok. Wsparcie z tej strony, z której, albo takie podejście, że to dla mnie jest ważne, którego ja się nie spodziewałam. Ale wsparcie, które było mi wtedy bardzo, bardzo potrzebne. I miesiąc po operacji mojej mamy, jak jeszcze te rozmowy się toczyły, już to wiecie, już czasami motywacja siadała totalnie, dostałam ofertę pracy z dniem startu za 4 tygodnie w Nowej Zelandii, w Auckland. 4 tygodnie. Nie wiem, czy ile się pakujecie, ale 4 tygodnie na wyjazd na drugi koniec świata to dla mnie było mało, ale się udało. 3 tygodnie, tyle potrzebowaliśmy od dnia oferty do wylotu, żeby spakować 4-osobową rodzinę, zerwać wszystkie możliwe umowy na kablówkę, na wynajem mieszkania, na wszystko. Musieliśmy nawet walizki kupić dodatkowe 2, bo w ogóle w domu mieliśmy tylko 2 walizki, po co komu, po 4 walizki w domu. I wszystko, co się w niej nie zmieściło, to na śmietnik albo po rodzinie się rozeszło. No i wsiedliśmy do tego samolotu 3 tygodnie potem od tego maila. 16 tysięcy kilometrów, tyle jest do Nowej Zelandii. 2 dzieci, młodszy miał wtedy 1,5 roku, starszy 7 lat, dusza na ramieniu. No i ruszyliśmy. 2 przesiadki, 32 godziny, tyle lecieliśmy. I wylądowaliśmy. I powiem wam, że to było twarde lądowanie. To było naprawdę twarde lądowanie. Pierwszego dnia bank zablokował mi wszystkie karty, bo nie pomyślał, że możemy tak daleko wylecieć. A no my w tym ferworze pakowania akurat banku nie powiadomiliśmy. No rodzinę tak, a banku nie. Więc bez pieniędzy, bez kontaktu, nawet telefonu nie mogliśmy gdzieś tam kupić, żeby się skoordynować. No nie było łatwo. W pracy też nie było łatwo. Wiecie, ja z Polski, gdzie taką najważniejszą cechą jest efektywność, ciężka praca, dostarczanie rezultatów, pewnie wiecie, o czym mówię, a w Nowej Zelandii ogromny nacisk kładzie się na relacje, na takie międzyludzkie, na rozmowy między sobą. Dla mnie to było tak duże zderzenie, że wyobraźcie sobie po 2 miesiącach pierwszych, kiedy dostarczyłam pierwszy projekt, rewelacyjnie w ogóle, świetne wyniki finansowe, klient zadowolony. Jeden z moich pracowników, Simon, przyszedł i powiedział: Gosia, ja nie chcę z tobą pracować, ja wybieram z tobą nie pracować na twoich projektach, bo twoje projekty nie są dobre dla mojej kariery. Więc ja tak, po pierwsze, jesteś moim pracownikiem, to ja decyduję. A po drugie, nie są dobre dla twojej kariery. Właśnie dostarczyliśmy jeden z najlepszych projektów ever. I okazało się, że wiecie, mówimy tym samym angielskim, a się nawzajem nie rozumiemy. I dobrym przykładem, żeby pokazać, jak bardzo ważne w Nowej Zelandii jest budowanie relacji, wartości, jak wcześniej się to zaczyna, jest jak mój starszy syn, on miał chyba wtedy z 8 lat, przybiegł ze szkoły i mamo, mamo, ja zostałem przyłapany. Ja mówię, Jezus Maria, no ładnie, na czym teraz? Tak, to jest płynne srebro, te dzieci wszędzie. Na czym, dziecko, na czym? Zostałem przyłapany na byciu dobrym. I got caught on being good. Tak. Okazuje się, że tam dzieci, i żeby tak wyklarować, on nie chodził do prywatnej szkoły, do rejonówki, za rogiem, absolutnie, wszystkie tam dzieci równe. Dzieci są zachęcane, żeby zauważać i doceniać pozytywne rzeczy w innych. Ba, one są potem zachęcane, żeby donosić nauczycielom o tym, że właśnie ktoś zrobił coś dobrego, a następnie na apelu, który jest raz w tygodniu, one są wywoływane i nagradzane za to. No, wyobrażacie sobie moje zdziwienie w ogóle i szok takim podejściem, donosić, przyłapany, w ogóle to są słowa, które mają tak negatywne skojarzenie u nas, u mnie na pewno, że w ogóle cały świat do gry nogami.
I to budowanie tych wartości od najmłodszych lat, ono się bardzo przenosi na społeczeństwo i na biznes. Ja pamiętam taką rozmowę z prezeską banku, jednego z największych w Nowej Zelandii, która poprosiła nas o pomoc. Ona poprosiła nas o pomoc, bo wyniki banku były bardzo dobre. I ona bardzo się martwiła tym, że czy ich polityka cenowa przypadkiem nie jest zbyt agresywna. Czy cenniki i informacje dla klientów o opłatach na pewno są jasno i klarownie podane, skoro oni tyle płacą, skoro te przychody z prowizji są aż tak duże i tak wzrosły. Ja sobie tego nie wyobrażam, takiej rozmowy, niestety jeszcze tutaj w naszych realiach, ale to naprawdę tam się dzieje. Takie rozmowy są codziennością. Więc to zderzenie było ogromne. I to trochę trwało, zanim ja powoli zaczęłam uczyć się tego i wdrażać, nie tylko uczyć, ale i wdrażać. I w pewnym momencie, kiedy już wydawało mi się, że chyba ogarnęłam, chyba jest dobrze. I nawet Simon wrócił, wyobraźcie sobie, że nawet Simon wrócił i powiedział: Gosia, ja chcę jednak z tobą pracować. Ja chcę, bo te projekty z tobą, one są dobre dla mojego rozwoju. Czyli on docenił ten aspekt zadaniowy, taki, że on efektywność, że on się uczy, naprawdę rozwija, ale ja też tutaj absolutnie, ja też się zmieniłam, bo ja też dużo bardziej kontaktowałam się z ludźmi. Ja widziałam w pracownikach nie tylko ten kawałek, który oni dostarczają w momencie, kiedy są na tym projekcie, ale ja nauczyłam się szerzej widzieć jaką oni mają agendę, jakie cele swoje, tak, właśnie w tych relacjach. I wtedy przyszedł kolejny moment refleksji. Ja byłam właśnie wtedy na lunchu z klientem i on opowiadał o swoich celach, pasjach. I tak popatrzył na mnie: a Gosia, a ty co robisz dla siebie? Jakie są twoje cele? I znowu taka refleksja. Ja nie miałam odpowiedzi na to pytanie na tym lunchu. Nie wiem, no przecież rozwijam się, uczę się w ogóle, tak, podróżuję, prawda? Ale to pytanie, ja nie wiedziałam, jaka jest moja agenda. I to nie była łatwa decyzja. Ja zaczęłam bardzo mocno sobie myśleć i to była trudna decyzja. Zdecydowałam się, żeby wrócić do Polski, bo mogę tutaj dużo więcej, mam większy wpływ, mogę więcej zmieniać, mogę osiągnąć więcej, właśnie te doświadczenia z Nowej Zelandii aplikować. I to było też dla mnie gdzieś podświadomie naprawdę tak, jak już zaczęłam się zastanawiać, co to jest ta droga. I w całym tym procesie powrotu najtrudniejszy moment był, kiedy musiałam przekazać tę decyzję Michelle, która była prezeską PwC w Nowej Zelandii, bo to właśnie Michelle wciągnęła mnie na ten projekt bankowy, bardzo prestiżowy. To ona nauczyła mnie bardzo dużo, dużo czasu poświęciła i pomogła budować relacje na naprawdę najwyższych szczeblach. No a ja tutaj niespełna rok, ja mówię, że wracam w sumie. To szkoda, przykro mi, wracam. No, bardzo trudna decyzja. Ja czułam, że ją zawiodłam, że ona będzie rozczarowana. I wchodzę do tego gabinetu i taka już sama siebie biczująca, że tak powiem. Mówię: Michelle, ja bardzo przepraszam w ogóle, ale ja podjęłam decyzję, że wracam do Polski. A Michelle tak patrzy, mówi: rozumiem. I wyjęła kartkę, długopis i mówi: to jakie masz priorytety, jaki masz plan, jak to zrealizujesz, jakie cele po tym powrocie i co chcesz osiągnąć. I wiecie, kolejny szok, kiedy ja już myślałam, że ja o tych relacjach wiem, no przecież trzeba szeroko patrzeć na ludzi, poza moją agendą. Raz kolejny pokazałam, jak bardzo właśnie to jest. I ona to podjęła taką decyzję, to nie to, że nie próbowała mnie zatrzymać, to było mnóstwo innych rozmów później, ale ona wiedziała, że to jest mój plan i musi mi w tym pomóc i chce mi w tym pomóc, taka bezinteresowna pomoc. Ogromne wsparcie po raz kolejny, ale też pokazujące, jak ważne jest, żeby znowu świadomie budować ten kolejny krok. Nie wrócić, ale świadomie wiedzieć, co ja chcę osiągnąć przez to, jakie kroki i co zrobię, żeby to osiągnąć. No i wróciłam po ponad 3,5 roku w Nowej Zelandii, wróciłam do Polski, do Warszawy, już nie do Poznania, ale do Warszawy. Z ogromnym entuzjazmem, z ogromną energią i ta energia, tak sobie myślę, tak prawie 2 lata trwała. Prawie 2 lata trwała i w tym czasie były wspaniałe momenty. Z dziewczynami współpracowałam, które przychodziły do mnie po jakichś małych interakcjach, mówiąc: Gosia, czy możesz być moim mentorem, czy możesz być moim coachem, bo mi brakuje w moim zespole kogoś, kto mnie inspiruje, kto mi pomaga właśnie w ten sposób rozmawiać. I współpraca z dziewczynami, które wracają z macierzyńskiego, tak? Bo
bo mówiły tutaj dziewczyny wcześniej, jak bardzo jest to kluczowy moment, żeby nie wypaść z tej ścieżki zawodowej też wtedy. I ogromny kudos dla Doroty Wolnej, która wszystkie te oddolne działania ubrała w program formalny Women at PwC, który ma na celu szerzej do szerszego grona jeszcze docierać. No ale no, wszystko było dobrze, gdzieś po około 2 latach, w momencie, kiedy doszło do czasu rozmów o awansach. No i okazało się, że no, fajnie, że to robisz, fajnie, że w ogóle wszyscy cię lubią i te dziewczyny wspierasz, no ale gdzieś wydaje się, że ten wymierny efekt to chyba jednak ważniejszy jest, no nie? I powiem ci, moja energia padła, po prostu znowu entuzjazm. Przecież ja tutaj, kurczę, zmieniam świat, w ogóle jest lepiej, jest naprawdę, widać, że jest dobrze. Ale nie do końca. Straszny spadek energii i tutaj ze wsparciem znowu wyszły dziewczyny. W ramach PwC, gdzieś w ramach tych 2 lat udało się stworzyć taką sieć nieformalną dyrektorek, partnerek. Zaczęłyśmy na kolację chodzić raz w miesiącu, zaczęłyśmy w czasie COVID-u się dzwaniać na e-drinki, niektóre pewnie są tutaj, oglądają. I na tych spotkaniach dzieliłyśmy się tym, jak one rozmawiają, jakie sytuacje one mają, jak rozmawiają i próbują przekazać właśnie to podejście, że to jest ważne, tak? Jakie wyzwania z tym mają i po prostu wspierały w tym, z czym ja się akurat na bieżąco walczyłam. I te rozmowy pomogły mi naprawdę całkiem inaczej podejść do tych rozmów, które ja miałam. Bardziej świadomie budować narrację i tą narrację balansu pomiędzy leadershipem a efektywnością, która jest ważna, no bo to jednak gdzieś też musi być dostarczone. I to wsparcie było niezastąpione, naprawdę niezastąpione w tym czasie. I pomogło mi tak naprawdę w tych rozmowach awansowych. I tak sobie myślę, że wracając do tego pytania na początku, Czy mam poczucie, że decyduję o swoim życiu? Coraz bardziej tak, coraz częściej tak, a to, co mi w tym pomaga, to są te momenty refleksji, te momenty właśnie rozmów w tych świadomych grupach wsparcia, w tych, kiedy nawzajem się challenge'ujemy i w tym networku, który budujemy, bo to mi naprawdę daje siłę, żeby dalej realizować moją agendę, a też bardziej świadomie ją znać po prostu. Bardzo wam dziękuję. A jeszcze jedno powiem wam. Moja mama mnie odwiedziła w Nowej Zelandii. Kobieta, która nie mówi po angielsku, nigdy nie była za granicą, przeleciała 16 tysięcy kilometrów. Odwiedziła mnie w Nowej Zelandii i świetnie się bawiła. I teraz cały czas też mnie wspiera właśnie takim podejściem na dużo, dużo szerszym niż tylko czyjaś agenda. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękujemy ci, Małgosiu, za podzielenie się tą historią i wzbudza ona bardzo wiele refleksji, ale może wykorzystam też ten moment, żeby też powiedzieć kilka słów dobrze o sobie, o inicjatywie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, bo mam ogromną przyjemność pracować świetnym zespołem, którego obecność cały czas tu czuję i dzięki niemu właśnie ta konferencja ma miejsce i mogłyśmy ją zorganizować. To jest pierwsza sprawa. Bardzo się cieszę, że są tutaj z nami i myślę, że wiele osób nas ogląda, mentorki Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. To niezwykła społeczność kobiet, które pro bono dzielą się swoim doświadczeniem życiowym i wspierają inne kobiety. Bardzo się cieszę, że idea właśnie takiej solidarności kobiecej, wzajemnego wsparcia żyje w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i przyciąga coraz szersze grono osób. Zapraszamy was do dołączenia na nasz profil na Facebooku, Instagramie. Zapraszamy na nasze wydarzenia. Chcemy też umożliwić wam dzielenie się i mówienie o sobie dobrze. W każdą środę możecie opowiadać o tym, co robicie i jakie są wasze firmy, jakie macie wyzwania i czym chcecie się podzielić z innymi kobietami. W każdy piątek mówimy o swoich sukcesach. Grupa na Facebooku Sieci Przedsiębiorczych Kobiet jest do waszej dyspozycji i bardzo serdecznie do tego zapraszamy. A badania pokazują, że 62% kobiet potrzebuje mentora, który może wesprzeć na drodze do rozwoju i karierze zawodowej.
co trzecia kobieta, która zostaje mamą w tym takim bardzo przełomowym okresie, ma też tak, szczególnie taką trudną sytuację i to też dostrzegamy w sieci, że to jest moment takiej zmiany, bardzo moment ważny w życiu, który waży również na naszym życiu zawodowym. I te problemy dostrzegła pełnomocniczka prezydenta miasta Warszawy do spraw kobiet, Katarzyna Wilkoławska-Żurowska, która jest inicjatorką programu, o którym za chwilę chciałabym powiedzieć. I jestem bardzo też dumna z tego, że zaprosiła ona nas, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, do współtworzenia tego programu. A program ten ma na celu również wzmocnić poczucie własnej wartości, wiary i nauczyć kobiety matki o tym, tego, żeby odważnie starały się realizować swoje cele zawodowe i łączyć role mamy i role zawodowe. Kasiu, zapraszam cię bardzo serdecznie. Dziękuję za przedstawienie, za zaproszenie. I chcemy też pokazać, mówiąc o tym programie, że jest to świetna inicjatywa, która, mam nadzieję, zostanie zauważona nie tylko w Warszawie i myślę, że inne miasta i organizacje pójdą tym śladem i właśnie w tym trudnym momencie czasów, w których obecnie żyjemy, czasów pandemii, walki z COVID-em, pomoże mamom, które dzielnie walczą, łącząc właśnie role zawodowe z rolą matki w tym trudnym czasie i tym ciężej jest im wrócić teraz właśnie na rynek pracy. Wiem, co mówię, bo też jestem matką czwórki dzieci. Cały zespół Sieci Przedsiębiorczych Kobiet też ma już, myślę, kilkanaścioro dzieci, jak nie więcej. Także no, jest to na pewno problem bardzo bliski dla nas kobiet matek. Kasiu, tak, to wszystko się zgadza. Jeszcze raz dzień dobry paniom, paniom przede wszystkim. Chciałabym właśnie dzisiaj powiedzieć wam o tym programie Mama Warszawianka na rynku pracy, wygrajmy z COVID-em i o tym pomyślę, skąd on w ogóle się zrodził. Jak przyszłam tylko do pracy jako pełnomocniczka, zaczęłam organizować różne spotkania otwarte z warszawiankami, żeby zapytać, tak, jakie są ich wyzwania, oczekiwania. Z jakimi problemami muszą się mierzyć w Warszawie, tak żebym mogła właściwie wyjść do nich z odpowiednią ofertą, żebym mogła im po prostu efektywnie pomóc jako pełnomocniczka. I na tych spotkaniach głównym problemem, który się pojawiał, no to był właśnie problem powrotu na rynek pracy po dłuższej nieobecności związanej z opieką nad dziećmi. I po tych spotkaniach chciałam pogłębić wiedzę w tym zakresie, dlatego też zleciłam badania w grupie, badania jakościowe w grupie warszawianek, między innymi w obszarze pracy, żeby ich jeszcze bardziej szczegółowo zapytać o te konkretne problemy i rozwiązania, jakich oczekują. Mając już gdzieś w głowie pomysł właśnie na taki program. I chciałam wtedy przetestować ten pomysł i zapytać je, czy byłoby to potrzebne, czy one takiego wsparcia oczekują. I to się spotkało z pozytywnym odzewem. Mamy dodatkowo wskazywały, jak ciężko jest im wrócić na ten rynek pracy z uwagi na stereotypy. Pracodawcy zmieniali całkowicie postrzeganie ich jako pracowniczki, postrzegali kobiety pracowniczki, kobiety matki jako pracownice mniej efektywne. One wskazywały też na to, że widzą, że zaczynają widzieć lukę płacową, że zaczynają dostawać gorsze wynagrodzenie niż ich koledzy z tej samej pracy, będąc na tym samym stanowisku. I to tym bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że ten program jest wyjątkowo potrzebny, czyli program pomagający kobietom, matkom, które chciałyby wrócić na rynek pracy, które chciałyby się rozwijać zawodowo. I jak je wesprzeć, tak? Wesprzeć i wzmocnić ich poczucie własnej wartości.
Pandemia nam trochę przeszkodziła, opóźniła nam ten program, ale z drugiej strony też dała nam kolejne argumenty do tego, że jak ten program jest potrzebny. Jak pewnie wiecie, sytuacja finansowa, budżet miasta też bardzo ucierpiał w związku z kryzysem, ale mimo wszystko te wszystkie argumenty pokazały, że no musimy to zrobić, tak? Bo dostawaliśmy coraz więcej sygnałów właśnie, że kobiety są zwalniane w związku z kryzysem. Kryzys wywołany pandemią uderzył w branże mocno sfeminizowane, czyli tam, gdzie większość kobiet jest zatrudniona, czyli właśnie gastronomia, usługi, turystyka i tak dalej. I że właśnie one tracą pracę albo w związku z tym, że są zatrudnione w tych branżach, albo w związku z tym, że właśnie brały na przykład zwolnienia na dziecko, opiekę nad dzieckiem w tym czasie ostrego lockdownu, kiedy byliśmy wszyscy zamknięci. I to tym bardziej sprofilowało ten program, który jest skierowany właśnie do mam, które chcą wrócić na rynek pracy po dłuższej nieobecności i mają z tym problem, potrzebują wsparcia, oraz dla mam, które straciły pracę w związku z kryzysem wywołanym pandemią bądź obawiają się utraty tej pracy. Przechodząc do samego programu, podzielony on jest na 3 moduły. W pierwszym etapie warsztaty i szkolenia dotyczą tego, aby wzmacniać poczucie własnej wartości matek, czyli jak mówić o sobie dobrze, między innymi też warsztat z Aleksandrą Więcką, jak dbać o autopromocję, pokazujące jakie są indywidualne predyspozycje, talenty poszczególnych mam oraz jakie kompetencje nabyły w czasie urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego, bo większość kobiet sobie z tego nie zdaje sprawy, że bardzo dużo kompetencji i umiejętności, które mogą się przydać na rynku pracy, zdobyła właśnie podczas tego urlopu. Cierpliwość, zarządzanie, sytuacje kryzysowe w stresie, to wszystko ma znaczenie również w życiu zawodowym. W drugim etapie uczestniczkom pokazujemy, jakie są różnice, plusy i minusy pracy na etacie oraz pracy na własnym. I po tym etapie one wybierają swoją ścieżkę zawodową, czy chcą być wspierane w powrocie na rynek pracy na etacie, czy może potrzebują wsparcia w rozwoju swojego pomysłu na biznes. I w ostatnim etapie uczestniczki dzielone są na dwie grupy. W pierwszej grupie są szkolenia i warsztaty dotyczące tego właśnie, jak wrócić na rynek pracy na etacie, czyli takie profesjonalne doradztwo zawodowe, pokazujące, jak wygląda rynek pracy, na co jest popyt na rynku pracy, jak stworzyć swoją markę osobistą, czyli wszystkie kwestie związane z CV, z rozmowami kwalifikacyjnymi i indywidualne konsultacje właśnie z doradczynią zawodową. A druga grupa ma warsztaty i szkolenia dotyczące tego, jak prowadzić swój biznes, czyli warsztaty dotyczące kwestii finansowych, księgowych, pozyskiwania funduszy, marketingu. To wszystko, co potrzebne jest do prowadzenia swojego biznesu. Dlatego też zachęcam wszystkie mamy, które potrzebują wsparcia w Warszawie, do skorzystania z tego programu, bo uważam, że jest on unikatowy, jak na skalę Warszawy, ale być może też na skalę Polski. Jako Warszawa kompleksowo teraz staramy się wesprzeć kobiety, bo oferujemy na przykład bezpłatną opiekę nad dziećmi, nad małymi dziećmi, czyli cały program żłobkowy i zapewniamy teraz prawie wszystkim dzieciom w Warszawie, można powiedzieć, że wszystkim już, małym dzieciom do lat 3 opiekę bezpłatną w żłobkach i merytorycznie pomagamy im w rozwoju ich kariery zawodowej. Wszystkie informacje znajdują się na stronie sieciprzedsiębiorczychkobiet.pl/mama-warszawianka. Rekrutacja już trwa, można się zgłaszać do 11 października, a wyniki rekrutacji będą 13 października. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Powoli nasza konferencja dobiega końca. Na zakończenie chciałabym jeszcze podziękować jeszcze raz partnerom, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Dziękuję bardzo Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, firmie PwC, firmie Goldman Sachs
i naszym partnerom medialnym, wydawnictwo Zwierciadło i serwisowi Ofeminin. Warto też podkreślić, że te wspaniałe ilustracje, plansze, które towarzyszyły naszej konferencji, zostały przygotowane specjalnie przez Gotek Rysuje, współpracującą przez nas z siecią przedsiębiorczych kobiet, Gosię Tchorzewską. I znajdziecie również podsumowanie tej konferencji na naszych stronach, na Facebooku, Instagramie, w mediach społecznościowych. Będziemy również informować Was o, podsumowywać tę konferencję również właśnie taką metodą graficzną, grafik recordingu. A ja serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli z nami podczas konferencji, wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom online, na Facebooku, na YouTubie i dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy są zgromadzeni tutaj w Centralnym Domu Technologii. Zapraszam na naszą stronę, na nasze wydarzenia, bo dużo dzieje się w sieci przedsiębiorczych kobiet online i na żywo również. Dziękujemy bardzo.